Ponad 365 dni spełniania marzeń. Ponad 40 tygodni planowania, pracy po nocach i wylewania krwi na ringu. Ponad 40 zawodniczek i zawodników, którzy na przełomie roku, tydzień w tydzień dawali z siebie wszystko. Dziś miało być nasze święto. Dziś mieliśmy celebrować, cieszyć się i bawić tym, co udało nam się stworzyć przez ostatnie miesiące ciężkiej pracy. Ale najwyraźniej czyjeś ego jest na tyle wyjebane, że stwierdził sobie, że to jest tylko jego federacja, jego ring i jego publiczność. Ktoś dziś starał się przerwać rozpędzoną ciężarówkę z napisem Psa w Wrestling. Ale nas nie da się zatrzymać. Możesz przyjść, niszczyć, palić, burzyć, ale póki ja stoję, póki my wszyscy tu stoimy, jesteśmy niepokonani. Kimkolwiek jesteś, nie zatrzymasz już Psa w Wrestling. Obiecuję ci to nie jako założyciel tej federacji, nie jako szef, menadżer, czy jakkolwiek chcesz mnie nazwać. Obiecuję ci to jako Psaweł. Wrestler, który na deskach tego ringu jest od pierwszego dnia. Znajdziemy cię i rozliczymy tutaj, na tym ringu, choćby był obdarty z ostatniej szmaty, gąbki, deski i spawu. Do reszty dziękuję, że z nami jesteście. Nasza ekipa techniczna dołożyła wszelkich starań, by zabezpieczyć teren, byśmy dziś mimo wszystko mogli tutaj być. Niech nasze święto będzie jeszcze silniejsze. Niech wasze okrzyki będą dziś jeszcze głośniejsze. A my zajmiemy się resztą. Proszę Państwa, witamy. Chciałbym powiedzieć ringowieczór, ale nie wiem, czy to jest ringowieczór. Ze mną oczywiście jest Mike Van Dongi. No tak, jestem, tak. Udało nam się tutaj ogarnąć. Jesteśmy troszeczkę na szybko wyrwani. Nie wiemy do końca, co się stało. Jak widzicie, nasze połączenia są dzisiaj nie do końca dobrze skalibrowane. Mamy problemy techniczne. Około godziny 15, 17 chyba, nie wiem o której, w każdym razie dzisiaj... Szefa, to samo mogę ci popieprzyć. Mi się już wszystko dzisiaj popieprzyło. Budynek został ewakuowany. Dostaliśmy informację, że hala została podpalona. Nie wiem, czy widzieliście, ale są popękane ekrany. Był uszkodzony ring, ale jak przed chwilą Psaweł nam powiedział, wszystko jest tam już... Tam nas troszkę podszywali, tak, widziałem właśnie, że coś tam... Jest okay, tak, chyba. Także szalony dzień, to nie tak zakładam miało wyglądać w wizji Psawła i zarządu. Chciałem tylko sobie zerknąć, czy ekipa techniczna jest w stanie nam pokazać rozpiskę. No właśnie, nawet no z właśnie, rozpiską tak, mamy. Jakoś, tak, ale coś tam widać, ale tak nie za dużo i tak. Tak, także mamy problemy techniczne, musimy jakoś to wszystko zdzierżyć, musimy jakoś... to ogarnąć, więc cieszę się, że mimo wszystko dzisiejsza tygodniówka, mimo wszystko nasze święto, tak jak powiedział Psaweł, więc cieszmy się tym świętem, korzystajmy z tego co jest i jakoś to próbujmy ogarnąć i zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Ja jeszcze no właśnie, tutaj... Taka rocznica miało być no złoto, właśnie. Miało być ładnie, kurczę, ta gala, to widziałeś te zdjęcia tej, no, jak miało to wyglądać, nie? Tak. Ja pierdzielę. No ja tu byłem jeszcze kilka chwil temu i wszystko oglądałem i to naprawdę wyglądało fenomenalnie, teraz zostały tylko już zdjęcia pamiątkowe, także czegoś takiego jeszcze nie było. Ktoś nam sabotował arenę. Nie wiem, kto to był. To myślę, że teraz wszyscy będą się zastanawiali, kto to mógł być. Natomiast teraz dostaję informację, że nasza ekipa techniczna ma dla nas jakiś materiał. Materiał nagrany przez kamery przemysłowe. Więc zobaczmy, co to może być za materiał. Może będziemy wiedzieli, kto to tam, co tam się działo. Czekaj, kto to tam jest? To nie są nasze standardowe kamery, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale z tego, co widzę, po tym wielkim napisie z tyłu, to jest zdecydowanie unknown, który gdzieś na zapleczu. To też nie jest chyba nasze standardowe zaplecze, do którego jestem przyzwyczajony, ale gdzieś tutaj tłucze się z cinkiem.
No, właśnie tak, kurczę, widzę, że coś tak, to musi być tam gdzieś za garażami, tam gdzieś... Gdzie to może być? To tam chyba... Coś tam chyba Archie też podjeżdżał swego czasu, nie? Tak. No, nie wiem nawet, czy to jest teraz nagranie na żywo, czy to jest nagranie archiwalne. No, dostałem po prostu przed chwilą informację, że zostanie wyemitowany taki materiał, więc w tym momencie oglądamy jakieś starcie Unknowna z Cinkiem, który no, wiemy, że mieli sobie dużo do powiedzenia. Tamten konflikt pomiędzy Unknown i Crowd Control w zasadzie, no bo Cinek to już teraz jest... przedstawiciel Crowd Control, no ten konflikt gdzieś tam narasta, także tutaj no widzimy, że panowie nie pozostawiają na sobie suchej nitki. No dokładnie tak, ale tutaj widzę, że... Czekaj, co on tu? Jezu, tu widzę, że oni no faktycznie oni sobie tutaj nie szczędzą. No tutaj garści, widać, no. Oj tutaj, no to jest beton, to tutaj każde takie rzeczy... niesankcjonowany w żaden sposób przez sędziego, ani przez oficjalnie, ani przez sztab medyczny, no to jest coś, co no powinno być jakoś uregulowane. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje tak naprawdę. No właśnie tak trudno powiedzieć tak naprawdę, co tutaj chcą nam pokazać. Może tutaj jakaś taka próba, nie wiem, może znalezienia kogoś, kto może być winny temu wszystkiemu. Zresztą, no właśnie, zresztą tam Anon też w tamtym tygodniu mówił do Cinka, że on tam spłonie, czy coś w tym stylu, więc jakiś ogień tam miał być, nie? To, no, co tam się... Widzimy, że to jest jakieś ujęcie z innej kamery, rany boskie, co... Aja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 j, to musiało boleć. To musiało naprawdę bardzo boleć, bo tam... Nie wiem, czyj to jest samochód, być może Anona, bo jednak samochód był otwarty, ale... Ale to nie jest czarne BMW czasem? Nie wiem, nie zdążyłem zobaczyć, co to za marka, bo tutaj ujęcia nam przeskakują, więc widać, że ten materiał, który został przygotowany przez naszą ekipę techniczną, też w jakiś sposób tam ucierpiał. Widać tylko, że no tutaj Unknown z Cinkiem no po całym zapleczu gdzieś... wojowali między sobą. Zastanawiam się, czy kwestia tego, że Cinek nie jest w swoim wyjściowym stroju, to nie jest gdzieś jakieś nagranie po poprzedniej tygodniu. Nie mam pojęcia, z kiedy to może być. To tutaj jeszcze jakaś inna kamera. Ale tutaj, no, panowie, widać, że totalnie się... To wygląda jak miejsce tutaj, gdzie czasami, wiesz, catering, nie? Jest tam jakieś takie słodycze. Tam często Kiko przychodzi po chipsiki. Tak, nie, faktycznie. No, to oczywiście, tutaj. Że pamiętam, bo on często się ze mną dzieli. Dzięki temu nie muszę chodzić nawet tam na zaplecze, bo Kiko często mi przynosi te chipsiki. Natomiast tutaj widzimy, że ten konflikt ma chyba jeszcze głębsze, no, swoje... korzenie, niż by mogło nam się to wydawać, więc tutaj naprawdę może się dziać. No na razie tutaj widzimy, że tutaj coś tam jeszcze chyba Cinek próbuje oj, się... Oj, proszę tutaj. Uj. Tam mocno... Odpłacić za to, co się tam stało, nie? Tam przy samochodzie. Tutaj naprawdę cios za cios widzę, że wchodzi. No każdy z zawodników, który gdzieś tam uderza całym swoim ciałem o ten beton, który naprawdę no już... Totalnie niczym nie jest tutaj obroniony. Tutaj nie ma już nic. No, ciało spotyka się po prostu z najbardziej surowym materiałem. Aj, tam jeszcze Cinek się odbił kawałek od stołu. Dokładnie tak. Tutaj widzimy cały czas ta walka trwa i tak widać, że no... Oj, tutaj naprawdę tutaj ten konflikt jest bardzo zażarty. Ale nadal nie wiemy, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło. Czy to jest kamera jakoś powiązana z tym, co się stało, czy nie? Trudno powiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się wydarzyło. To mogło być zawsze przed tym, jak zaczęło się palić, nie? To jest... No, inaczej byśmy pewnie widzieli wszystko w ogniu, a mimo to, właśnie, że tutaj tak. Materiał jest no, czarno-biały i nagrany z kamery o niższej rozdzielczości, to jednak tego ognia tutaj nie widać, także no... Z dymu również jakoś tak nie widać, więc możliwe, że to musiało być gdzieś tak przed samą tą... Będziemy próbowali to wyjaśnić, rany boskie! Co tu się właśnie wydarzyło? Czy... Ty, a może to spowodowało, że jakaś iskra poszła? Nie mam zielonego pojęcia, ale jeśli dobrze widziałem, to w tym ostatnim ujęciu Unknown zrzucił nawet nie wiem z którego piętra Cinka prosto. Czy to nie, to nie wiem, czy to było wyżej, czy ten jak wtedy, nieważne, to tak, wow. No,
Masz rację, przypomniały mi się wydarzenia z przed roku, gdzie no, okularek skoczył na psa, była z dużej wysokości, ale żeby wbić kogoś w gigantyczny reflektor, który był podłączony do prądu, to jeszcze tego nie grali. To też ja jeszcze jak przyjeżdżałem tutaj, wiesz, tak jak słyszałem, wiesz, podjechałem samochodem i wiesz, i tam już widziałem, że wszyscy wychodzą, tam Chrisa widziałem też, że wychodził ze wszystkimi, tam starał się wyganiać, wiesz, wszystkich, żeby w odpowiednie miejsce szli, to coś było takie, wiesz, takie głośne, spierdalamy! Więc wiesz, tak ja nie wiem, co... No, dużo tutaj. Dużo się dzieje. Jedyne, co jestem w stanie powiedzieć, że jesteśmy tutaj praktycznie przygotowani do pierwszej walki, która ma dzisiaj się odbyć na troszeczkę podniszczonej arenie, za co oczywiście przepraszamy, natomiast no tutaj Psaweł, zarząd i ekipa techniczna, wszystkie służby porządkowe zarządziły, że arena jest bezpieczna, więc miejmy nadzieję, że no dostaniemy jakieś informacje, co tutaj w ogóle się stało i no będziemy mogli rozwikłać jakoś tą zagadkę. O rany, co za początek, co za dziwny początek dnia, tygodniówki, która miała być no absolutnym naszym świętem, a jest czymś bardzo dziwnym. No i dobrze, przechodzimy do pierwszej walki. Ja tylko wiem, że tutaj ma wystąpić PSA. I to jest jedyne w zasadzie, co wiem. No właśnie, tam nie było widać na kartce, kto tam może być, jeżeli chodzi o walkę tak teamową. Natomiast to, co tutaj zauważyłem, to fakt, że no właśnie, Psawo wychodzi z Sinnerem, z którym się trochę ostatnio poróżnili. No właśnie, to jest też ciekawe. Może takie sytuacje kryzysowe sprawiają, że jednak no, znajdujesz sposób, żeby się dogadać. Psawo jakoś dzisiaj widzę, że wyjątkowo skupiony. No nie dziwię się, bo przed chwilą no, wygłosił dosyć emocjonujące przemówienie, a teraz musi stanąć do pierwszej walki. Nawet nie mam tutaj na rozpisce, no mamy problemy te i techniczne też z naszej strony. Mam nadzieję, że ktoś z ekipy technicznej przyniesie mi wydrukowaną formę naszej rozpiski, ale na razie nie wiemy, z kim zawalczy PSA. No dokładnie, tutaj zobaczymy, co będzie. No tutaj takiego chyba układu kolorów to jeszcze nie widziałem. Ja nawet tej muzyczki... O, Marcos! O, proszę bardzo! No proszę bardzo! Co za niespodzianka! Na tej lekko podniszczonej arenie, ale debiut nowego tag teamu! Comfy Fights! Czyli Marta, Seriously i Hypenspace! Czyli innymi słowy, taki, wiesz, taki przytulny wpierdol, mówiąc krótko. Krótko mówiąc tak, myślę, że dzisiaj nie jednej osobie się przyda, ależ ta arena jest zniszczona. Ale cieszę się, że mimo wszystko taka się... Taka niekomfi, bym powiedział. No taka właśnie średnio komfi. Nie wiem też, jak komfortowe mogą być walki, ale być może zaraz się dowiemy. No i zobaczymy, jak tutaj sobie dadzą radę Comfy Fights w starciu z no, doświadczonym tag teamem, jakim jest PSA, ale z drugiej strony też. No, trochę mimo wszystko poróżnionym tutaj pytanie, jak sobie Sinner i Psaweł dadzą radę zaufać w takiej sytuacji, gdzie mamy wejście nowego tag teamu na arenę, gdzie już naprawdę tych tag teamów jest bardzo dużo. Oj, zdecydowanie, naprawdę, ten sezon stoi tag teamami, a teraz no w te święto, ja myślę, że skupmy się na tym, że to jest nasze święto, nie rozglądajmy się za bardzo na tym, jak wygląda ten rynek, że to oświetlenie dzisiaj jest lekko przydymione, że mamy jeszcze troszeczkę takiego tutaj jakichś oparów unoszących się, które podobno nie są szkodliwe, w razie czego nie podawajcie nas do sądu. Nie wiem, czy też widzisz, ale na samym środku ringu jest taka ogromna łata, gdzieś tam próbowali zakleić jakieś elementy ringowe, troszeczkę się nam deski przez to przebijają, więc zakładam, aj, że te ciosy dzisiaj będą mocniej wchodzić. Co za double action w wykonaniu PSA na sam początek. Dokładnie tak, tutaj PSA, jakby nie patrzeć, jak za starych dobrych czasów, atakuje wspólnie. Natomiast zobaczymy, widzimy, Hypenspace mimo wszystko dalej atakuje teraz w tym momencie Sinnera, który wszedł do ringu. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. No, na razie tutaj po tym pierwszym double teamie troszeczkę gorzej. Sinner jakby zapomniał się co nieco, jakby nie patrzeć, to też jest obecny mistrz pasa You Tried, ten pas, który przywrócił Sinner jakiś czas temu, no i jest dalej, to jest określenie, którego nie wszyscy
akceptuję, oni wszyscy lubią, ale no niepokonany mistrz Utrite mimo wszystko dalej jest tym mistrzem, więc jest niepokonany mistrzem. Natomiast to, że trzeba walkę przegrać, żeby pas utrzymać, to już jest inna gadka. A tymczasem dalej Comfy Fights w natarciu. Tutaj jakby nie patrzeć, Sinner w pewnym momencie próbował uniknąć jednego z ataków, ale nadział się na kanonadę ciosów. No i z drugiej strony teraz widać, że trochę chyba w gorszej formie Hype and Space. No i tutaj Sinner backbreakerem próbował wyjaśnić sytuację. Zobaczymy, co będzie dalej. Oj, tutaj teraz, ależ... Próba wskoczenia, ale zobacz, jak tutaj Marta szybko podbiega. Tak, chociaż teraz troszeczkę tam nieporozumienie. Gdyby Marta nie podbiegła, to myślę, że Hype and Space mogłaby ściągnąć Sinnera z ringu, ale teraz sprytnie go zdjęła. Tam Sinner poszedł, chciał się zmienić, ale to się nie udało. Teraz wykorzystuje tą sytuację i zaciąga Hype and Space w narożnik. Dokładnie tak, wchodzi Psaweł do ringu i kolejny double action w wykonaniu PSA. Zobacz, co tutaj się dzieje. Ależ dzisiaj prezentują nam ciekawe ciosy, no zaczęli od tego takiego jakby... Ale zobacz, szybka zmiana teraz z Martą, no i właśnie... Oj, aj, po bloku tam Psaweł poszło. Nie trafia tym clotheslinem. No, jest zdecydowanie zdezorientowany dzisiaj troszeczkę, taki jakby odrobinę nieobecny, no też się nie dziwię, no tam nawiązywał do zarządu i tak dalej, ale myślę, że też mimo wszystko bardzo dużo spoczywa na jego barkach, na jego głowie, no jest tym ojcem, założycielem Psaw Wrestling, więc tutaj no wiele spoczywa na jego barkach. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy... Saweł próbuje, ale nie, Marta, próbuje jakoś się wywinąć. Ładne podcięcie atakuje tutaj. Lewe kolano i ponownie znowu lewe kolano, próbując osłabić właśnie Psawła, no i będziemy mieli jakąś akcję tutaj poza ringiem, czy coś będzie próbowane. Oj, to jest wiem, niebezpieczne, ale zobacz tam. Sprytnie Hype and Space bardzo ratuje. Dobra obrona, tak, no i Marta właśnie wskakuje do ringu. Ale co to był za wskok, proszę bardzo. Dropkick z drugiej liny, tak. Bardzo ładnie, bardzo sprytnie. Teraz taki leżący dropkick też w wykonaniu Marty i idzie się zmienić. To jest właśnie klucz do sukcesu. Dobra współpraca, tak, to jest dobra współpraca. Tutaj jakby nie patrzeć dwóch zawodniczek, które jakby nie patrzeć są takie bardziej high flyerowe. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tutaj Hype and Space próbuje się z Psawłem. Znowu nie trafia. Oj, proszę tutaj, co za sprytne wykonanie w wykonaniu Hype and Space. Dobra też egzekucja. Myślałem, że pójdzie się zmienić, ale nie. Na razie mamy Hype and Space na top rope'ie. Piękny moonsault, długi moonsault, no i teraz jeden, dwa, biegnie tam, nie, Sinner nawet nie zdążył dobiec, wybija się Psaweł, to jeszcze nie ten moment. Nieraz Hype and Space pokazywała, że grawitacja, no jakby nie patrzeć, przy niej nie działa i zobaczymy, czy coś tutaj będzie próbowała, na razie widzimy, pozbyła się Sinnera i zobaczymy, czy... Oj, co to... Jak ona to wyciągnęła, no Hype and Space jest... Ona podciągnęła się na tej linii i wskoczyła prosto w Psawła, rany boskie. Jest zdecydowanie z kosmosu i widać, że ten tag team Comfy Fights jest chyba dobrym pomysłem i dobrze się czuje tutaj w połączeniu swojej mocy razem z Martą Seriously. No ale tutaj widać również, że Psaweł jednak jest w stanie to jakoś jeszcze wyrównać. No i wchodzi do ringu Sinner. Zobaczymy, co się będzie tutaj dalej działo, ale zobacz, jak szybko ona tutaj bierze, czy to będzie Canadian Destroyer. No proszę, co za szybka reakcja tam Psaweł. Ja też się zastanawiam, czy Psaweł czasem buta nie wyrusza Sinnerowi przez przypadek. Ale tutaj widzimy... Jest taka ewentualność, bo Sinner, zobacz, nie podnosi się, więc być może gdzieś tam Psaweł, próbując atakować Hype and Space, mimowolnie gdzieś pociągnął z buta też Sinnerowi. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, że Sinner wchodzi tutaj poza ring. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tutaj próbuje z prześlizgu. Oj, tutaj taki, można powiedzieć, signature move ze strony Sinnera. Ja wiem, jak ten taki ruch z tą wystającą nogą nazywają rolkarze. Ten ruch się nazywa Madonna. Wczoraj się o tym dowiedziałem. O, widzisz, no to ten. No tak czy inaczej, no tutaj Sinner cały czas próbuje. Sędzia liczy już 5. No i robi się już coraz nie bardziej niebezpieczny. O proszę! Ale widzimy, że Sinner wraca. Chociaż... Ale jeszcze tam... Uj. Sinner wiemy, że miewał już problemy z tym, żeby wrócić na ring. Już niejedna walka w jego wykonaniu skończyła się countoutem. Marta za ringiem, ale nie, Hype and Space tylko na jeden.
Dokładnie tak, ale tutaj ja bym wcale tutaj nie skreślał Comfy Fight w tym starciu, bo pokazały już nieraz, że jakby nie patrzeć, są w stanie tutaj namieszać. No i widzimy, na razie Hype and Space trochę z problemami. Oj, chyba tam musi być tak, jakieś rozcięcie. Tak, no być może, że gdzieś tutaj dzisiaj, ależ dropkick w tył głowy, no naprawdę dzisiaj... Co Double Action to inny w wykonaniu PSA, a wcześniej chciałem powiedzieć, że te narożniki być może też dzisiaj ucierpiały przy tym sabotażu naszej areny. No widzimy, że niektóre elementy nie są w najlepszym stanie i może gdzieś te narożniki też mają jakieś bardziej ostre zakończenia. Powerbomba w wykonaniu Psawła, czy tutaj Marta, tak, bardzo szybko jednak wychodzi i wraca do siebie, czy tam Sinner będzie coś próbował? Oj. No chyba Psaweł tutaj próbował wyjaśnić tak, sytuację. No troszeczkę przekombinował. No i teraz jakby mści się na Hype and Space, zerkając tam na Martę. Także tutaj no widać, że jest nim ogrom frustracji, ogrom zła. I myślę, że to wszystko będzie rozładowywał, no niestety, na debiutującym Comfy Fight. Wchodzi Psaweł na top rope, czy trafi? O Jezus Maria, jak dobrze, że nie trafia, bo to by jednak mogło się źle skończyć, chyba że ktoś lubi placki. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, Marta wchodzi do ringu za Hype and Space, no i widzimy, no to wejście nie było takie spektakularne, szybko ucieka, no i zobaczymy, co będzie dalej, co wymyśli, tutaj widzimy po raz kolejny, Psawę chciał się na tą samą sztuczkę. No i tutaj czy teraz... Psawę jednak próbuje zrobić to, co wcześniej się nie udało? Tak, no teraz się zemści troszeczkę, Hype and Space nokautowano, teraz się tutaj Psawę odbił od naszego stołu, prawie wylał mi kawę. Musimy tutaj na chwilę, tak, troszeczkę niebezpiecznie się zrobiło. Marta już z powrotem wrzuca Psawła na ring. Czy będzie próbowała zrobić coś poza ringiem? Nie, może jednak nie, ale chociaż czekaj. Nie, ale tam chciała szybko Sinera przejąć, wyskakując za sędziego. To się niestety nie udało. Tutaj widzimy, sędzia trochę przeszkadza, ale widzimy... Oj! Oj! Z takiej pozycji to nie widziałem jeszcze takich zapachów. Co tu się dzieje? No dzisiaj... Marta też nam pokazuje zupełnie inne tempo walki niż... No wiesz, no ostatnio mogła trochę latać, więc właściwie jest szansa, że się czegoś nowego nauczyła. Na razie widzimy sędzia jakoś tak... Oj, tak trochę no, bardzo ociężale. No moim zdaniem tam już było 8, ale tutaj sędzia, no... Kto by dzisiaj chciał podpaść Psawłowi? Nie ja. No sędzia chyba też trochę, może trochę zawiany tymi oparami, które były. Zobaczymy, na razie widzimy, Marta cały czas tutaj pracuje nad Sinnerem, zobaczymy, przeciąga go bardziej w stronę środka. Czy to będzie... I zobaczymy, czy tutaj coś będzie próbowane, czy jakaś akcja double tag team, no nie wiem, a może... Nie, jednak po prostu jest zmiana i... Tak, będzie zwykła zmiana. Przesunęła ciało, żeby po prostu Hype and Space miała łatwiej z neutralizacją Sinnera, ale wpada na to wszystko Psaweł i w ostatniej chwili ratuje sytuację. Dokładnie tak, no i tu widzimy, Hype and Space przygotowuje się tutaj do jakiegoś ataku. Zobaczymy, czy to będzie finisher, czy to będzie Canadian Destroyer. Oś. Tak, to będzie Canadian Destroyer. Bardzo brutalnie wygląda ten cios. No i teraz kolejna próba przykrycia i nie, przerywa to wszystko. Ale nie, tam jeszcze roll break był przy okazji, więc tam raz, że... No zabezpieczony, tak, dobrze, że to zrobił. Sinner podwójnie zabezpieczony, tak, właśnie powinien funkcjonować mistrz, a to jednak na ringu jest mistrz. Czy całkiem utytułowany mistrz, no bo jednak miał już wcześniej też pasy Dog Tag, a teraz ma obecnie pas You Tried. Tutaj wchodzi Psaweł i próbował tutaj takim shoulder charge'em jednak zaatakować i trochę mu nie wyszło, natomiast wchodzi do ringu teraz Marta, no i... Oj! Ależ to był dziwny kop z pół obrotu, taki super kick. Przerywa to wszystko Sinner na ostatnią chwilę. Trochę jakby z Mortal Kombat, nie wiem czy widziałeś film. To powiem ci szczerze, widziałem ostatnio takim filmie, zobaczymy co tutaj będzie próbowała, czy to jest boom drop? No, nie trafiony. No, nie tym razem. Nowa musi boleć. Tak jest, no i to są właśnie te skutki oboczne, gdy nie wyjdzie jakiś cios, można zadać obrażenia samemu sobie, a druga osoba na tym korzysta. W tym momencie korzysta na tym Psaweł, który właśnie Marder odpędza od Lin i Spear poszedł, Spear tam nawet nie sięga do Lin. Jest jeden, jest dwa, no sędzia tym razem zdecydowanie szybciej liczył, ale na to wszystko wpadła Hype and Space.
Dokładnie tak, no i tutaj Marta powoli się podnosi, ale widzimy, Psaweł już tutaj poluje i zobaczymy, czy się to uda, czy będzie powerbomb, czy będzie jakaś tutaj opcja. Jest, tak, poszedł, sit down powerbomb i teraz znowu liczymy i oj, natychmiast, ależ tam z obydwu pięści Psaweł dostał, więc teraz co kombinuje? Ale zobacz, będzie próba tutaj jeszcze ataku z drugiej liny. Co on tu jeszcze kombinuje? Nie udaje się tym razem, ale szybko to Marta wykorzystuje. Czy pójdzie się zmienić? Tak, będzie zmiana. Tam Psaweł chwycił się za kolano, powoli pomaga sobie wstać linami. Oj, tutaj Hyperspace mocno przestrzeliła dwa ciosy, to nie wyszło. Ale ten cios może już wszedł. Tutaj taki zrewersalowany atak ze strony Hyperspace. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie widzimy headbutt w wykonaniu Psawła. Teraz w ogóle zauważyłem, że Psaweł ma czapkę, którą przegrał, ale może ta czapka obowiązuje, gdy walczy solo, natomiast no, walki w PSA. A może to jest jakaś inna czapka? A może to jest inna czapka, to jest fajnie. Pomyślałem, no jest obrócona do tyłu, więc w sumie to taka troszeczkę inna, nie? No taka, no, odwrócona czapka. Taka odwrócona, dokładnie. To jest już inny model. No i tymczasem to Hyperspace. To po prostu czapka czytać od tyłu. Dobra, zobaczymy dalej, co tutaj widzimy. Oj, znokautowana chyba tam przez chwilę. Miałem wrażenie, że tam będzie próbowała się wybić. Szybko Comfy Fights jest w stanie właśnie przerywać liczenie. Oj, teraz tam nogi poleciały Marty, tylko na naszych ekranach gdzieś tam na ostatnią chwilę poleciało ciało Marty. Szybko tak, Psaweł tam poszedł. A tutaj Marta dalej lata. No i teraz Sinner przed fantastyczną okazją, żeby zdobyć zwycięstwo dla PSA, nie trafia, nadziewa się teraz na kolano, teraz na tą deskę, odkrytą deskę na ringu. No i tutaj Hyperspace z jakąś nową energią, mimo tego rozcięcia tam widzimy, krwawi gdzieś na twarzy, ale wykonuje kolejne strzały i przy okazji teraz dropkick prosto w kręgosłup. Dokładnie, tu widzimy po raz kolejny atakuje twarz Sinnera, jakby wiedziała, że to jest taki jeden z czułych punktów. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tutaj Hyperspace powoli tak go przybliża w stronę narożnika, a jednak nie, jednak na środku i dobra. Marta wchodzi do ringu, czy to będzie jakiś finisher? Gdzie jest w ogóle Psaweł? No właśnie, Psawa tam nie za bardzo... A nie, już nie, jest, widzę, tak, widzę, tak, jest, jest, tak, musiałem... Wrócił. Musiałem wyciągnąć głowę znad notatek, bo powoli do mnie zaczynają spływać jeszcze tutaj, gdy ty komentujesz, staram się nadrobić te wszystkie kartki, no tutaj które dostaję. Dymi cały czas, no tak jakoś dziwnie. Muszę nadrobić te rzeczy, żeby wiedzieć, chociażby, żebym ja chociaż wiedział, jakie dzisiaj są walki, bo mamy troszeczkę chaotycznie, nasz system elektroniczny nie do końca działa, ależ tam... To kolano musiało boleć. To zdecydowanie, tam z otwartego kolana, no Marta nie ma żadnych ochraniaczy na swoich kolanach, więc no prosto w głowę i jest tam mocne, ależ mocno nam krwawi Sinner. I zobacz, że tu Hyperspace będzie próbowała dalej jakoś wykorzystywać. Jednych no krew motywuje, jeden... innym przeszkadza, jest dwa i... Ale wybija się Sinner, czyli jeszcze gdzieś tam w sobie ma energię. Teraz Psaweł tam rozpaczliwie wyciąga rękę, żeby się zmienić. Sinner, no jest jeden sus od tego, żeby się zmienić. Hyperspace zbiera energię na jakiś kolejny atak i zbiera nie pozwala. Energię kosmiczną, tak. No i widzimy tutaj Sinner trafia kolanem. Czy będzie zmiana? Nie, będzie próbował kończyć. Oj, ależ... Backbreaker w wykonaniu Sinnera, ależ tam ale się aż wokół własnej osi obróciła niczym planeta Ziemia. Hyperspace po tym ciosie teraz chyba sprytnie będzie chciała się wyturlać. Będzie próbowała uciec, tam po drugiej stronie był Psaweł, mógł ją przechwycić. No ale mimo wszystko Lambarczak jednak nie jednemu tutaj zrobił duże kuku. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie Sinner widzimy, próbuje złapać Hyperspace, ale ta się nie daje. O, proszę, teraz... walczy jakby to był Royal Rumble, natomiast no tutaj mogą zawodnicy wypaść za ring. Piękny teraz reversal w wykonaniu Hyperspace, przeskakuje Sinnera i znowu ten fantastyczny cios taki, no mam wrażenie, że gdzieś to zainspirowane Corisem, który swojego czasu miał te fantastyczne helikopterowe ciosy i teraz sędzia no nawet nie zdążył liczyć do jednego. Mam wrażenie, że... Marta automatycznie bierze się za Psawa i go wyrzuca z ringu. No i teraz Hyperspace znowu przed sytuacją Psaweł za ring zrzuca teraz i tutaj wylądowało na twarz
No jeden, dwa, nie! Wybija się jakimś cudem, Sinner znajduje w sobie energię i wybija się na dwa. Oj, będziemy latać, prosimy nie regulować odbiorników, ależ tutaj splash w wykonaniu Hype and Space i zobaczymy, co tu będzie Psaweł, jak ktoś nie widać. Ale go tak, leży tam Psaweł cały czas poza ringiem. Ale Sinner się nie poddaje. Ale Sinner dalej walczy. Teraz tutaj. Czy to będzie Canadian Destroyer? Tak, jest Canadian Destroyer. Jeden, Psaweł? Dwa, nie. Psaweł w ogóle nie reaguje. Jeden, dwa, trzy, Comfy Fights wygrywa. Zero reakcji ze strony Psawła. Tak jakby czekał na to i chciał, żeby to się wydarzyło. Bardzo dziwne zachowanie. No teraz widzimy to jeszcze na powtórce. Patrzy wyraźnie na to, jak po finisherze Sinner jest odklepywany na trzy. Ale z drugiej strony tak sobie teraz pomyślałem, że w zasadzie to jakby tak powiedzieć Sinner, no jak prawdziwy mistrz, przyjął kulę. No w sumie. Także tutaj jakby nie patrzeć mistrzowskie zarządzanie swoją energią, także jakby nie patrzeć, co się zobowiązuje, no ale mimo wszystko to takie bardzo dziwne było, takie podejrzane, no, bym powiedział. Zdecydowanie podejrzane, szczególnie, że no ci panowie w zeszłym tygodniu mieli takie dziwne starcie pomiędzy sobą, chociaż w zasadzie no to można by powiedzieć, że dzięki Sinnerowi Psaweł wygrał walkę, ale nie wiem, czy do końca o to chodziło, także no... No cóż, no tak no mówię, takie podejrzane to wszystko, tak jak wszystko dzisiaj tak naprawdę... No, także tak, no to teraz ja nie wiem, bo my tutaj tą kartę mamy, ale ja nie wiem, tak, co tutaj jeszcze ma być, więc nie wiem, tutaj, nie wiem, pani Kasia coś mówiła? Tak, jaka to kolejna walka? Tak, kolejna walka to jest Kowal kontra Corys i teraz pewnie wszyscy zastanawiają się, o co chodzi. No i ja dostaję tutaj informację, mam napisane na kartce, że decyzją zarządu, ponieważ rywalizacja pomiędzy Corysem a Maślaną była taka zaciekła do walki o nasz pas, to dzisiaj towarzyskie spotkanie Kowala i Corysa. Także, no, zobaczymy, decyzją zarządu nie, to nie jest walka o pas, natomiast Kowal i Corys zaraz stoczą walkę. No, kto by nie chciał walczyć z mistrzem? Znaczy, ja bym nie chciał. To znaczy, wiesz, no, z drugiej strony Corys, no, prawie tutaj, wiesz, z jednej strony był mistrzem Utright, z drugiej strony tutaj bardzo blisko też był cały czas pasa, więc, no, wiesz, to wcale nie jest tak, nie? Że mimo wszystko nie ma tych takich aspiracji do walki o pas, natomiast widziałeś, tam ci policjanci też chyba tam Kowala eskortowali, żeby się nic nie stało. Tak, przy okazji teraz w tle widać zasięg tych zniszczeń na naszej arenie, tej świątecznej, pierwszorocznicowej arenie, no zniszczone ekrany, zniszczone... Kurde, więcej dymu teraz będzie, o ja... Zniszczony też ten duży tirantron, który jest tam nad głową w tym momencie Kowala. No i obecny mistrz psa w wrestling zmierza na ring, żeby zetrzeć się z Corysem. Dokładnie tak, no i zobaczymy, co tutaj będzie się działo w tym starciu. Ja bym wcale Corysa jednak nie skreślał, biorąc pod uwagę ostatnią walkę Kowala z Kiko. Można powiedzieć, że Kowal też pokazał, że mimo, że jest mistrzem, to nadal jest w zasięgu. I myślę, że no, to starcie może być bardzo ciekawym właśnie pojedynkiem. Trochę niespodziewanym, trochę na zasadach, jak powiedziałeś, towarzyskich. No ale co by było, gdyby Corys jednak to starcie wygrał? No, mieliśmy już takie sytuacje, gdzie była walka, co prawda nie o pas, w zasadzie taka jak dzisiaj, gdzie Kowal z Kubarem walczyli z oświeconymi i ta walka była na tyle spektakularna, że zarząd zdecydował się dać im walkę już Jezu, o pas. Jezu, więcej dymu, kogo tam popieprzyło? No, dzisiaj dymu mamy pod dostatkiem. Arena, która jeszcze kilka godzin temu płonęła, teraz zapłonie miłością Corysa. O Jezus Maria, to żebyśmy tylko uważali, bo to wiesz, to tak jak w jednym filmie, wiesz, że jak to tam stoi choinka i się świeci, to wiesz, i ten... Szafa się świeci, choinka się świeci i... Będą dzisiaj dzieci. Czy będą? Nie wiem, dzieci dzisiaj nie mogą tu być, gdyż no jest niebezpieczne. No, ten dym dzisiaj wzniecony wokół areny przybrał po prostu bardziej różowo-magentowy kolor,
ale jest go bardzo dużo, więc mam nadzieję, że zaraz wentylacja, która zostanie uruchomiona przy okazji, wyciągnie też troszeczkę... Jakby to chociaż był dym o zapachu miętowym, czy w tym stylu, a to jest taki chamski dym. Taki kurna, nie wiem, jakby ktoś papierosem tak... Ale nie musisz aż tak w moją stronę. No dobrze, jakieś predykcje do walki Coris kontra Kowal. Czego się spodziewasz, Mike? Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jesteśmy właściwie kompletnie rozbici i nie wiemy, co mamy myśleć, to ja bym nawet zastanowił się, czy czasem Coris tego starcia nie wygra. No, byłaby to sensacja, natomiast Coris w zeszłym roku fantastycznie mistrzował nam pas. Wow, taki, ale że Kowal tam... tak potrafi nogę podnieść. Nawet ja tak wysoko nogi nie potrafię podnieść, a próbowałem, gdy walczyłem na Royal Rumble. Miałem sporo przeciwników, tam wszyscy się uwzięli, żeby mnie wyeliminować, no bo wiadomo, najpierw trzeba eliminować tych najsilniejszych, najgroźniejszych. Próbowałem tam nogę podnosić, ale nawet ja tak wysoko nogi nie podnosiłem. No, w Royal Rumble podnosić nogi to tak trochę słabo, bo może ktoś to wykorzystać, więc wiesz, to może i lepiej. Natomiast tutaj widzimy Kowal, oj. Najpierw takie wysokie kopnięcie z półobrotu, z drugiej strony tutaj takie przerzucenie. No i atak w parterze, w narożniku. No, trochę, kurczę, problemy Corisa. No i tutaj, proszę bardzo. Ale rob break, zobacz. Ale zobacz, Kowal też pokazuje, że nie tylko siłą, ale też, że no w parterze walczy. No proszę, no póki co to jiu-jitsu, bo tak rzucił sobie Corisem. Chociaż też widziałem, że podobno jiu-jitsu potrafi też ćwiczyć, wiesz, tam flacha raz, flacha dwa, nie? A to tego nie wiem. Nie wiem, jaki ma styl życia, nie znam go osobiście, ale chciałbym go z pewnością poznać. Może gdzieś dasz mi jego numer telefonu, to się z naszym obecnym mistrzem... Poczekaj, bo widzimy, Coris tutaj próbuje jakoś przejąć inicjatywę, zrzuca Kowala na narożnik. No i tutaj widzimy, że no tak jak na początku Kowal był bardzo, bardzo do przodu, tak teraz no... No, walka nam się robi całkiem wyrównana, tego się nie spodziewałem. Może Kowal do niej podszedł tak troszeczkę, wiesz, za bardzo na lajcie. Jednak gdy walczysz o obronę pasa, no to gdzieś mam wrażenie, że jesteś bardziej spięty, bardziej skupiony, bardziej przygotowany. No też do takiej walki zazwyczaj masz czas, żeby się przygotowywać. Kowal do swojej walki z Debielałem szykował się kilka ładnych tygodni. No i tutaj zaskoczył Debielała, który niestety już nie jest naszym mistrzem, chyba że w moim serduszku. No ale to jest właśnie teraz obecnie mistrz Saf Wrestling. Ja to się zastanawiam, że Debielał nie ma już, wiesz, takiej dokładnej ekspertyzy jego kolana dzięki tobie zrobionej. No ale okej, mniejsza o to. Widzimy, tutaj było odklepywane po jeden. Ja tylko no sprawdzałem, widzimy, że... czy się dobrze czuje. No tak. No tutaj widzimy... A, o, co proszę! Co to było? Eye-poke? Co za dziwny rewersal, i tymczasem... Czekaj, Ujujujujuj, myślałem, że to będzie pile driver. Ja też myślałem, że to będzie pile driver, a to jest jakiś cios, którego nigdy w życiu nie widziałem, bo z pile drivera nagle Kowal ląduje na kolanach Corisa. Co za dziwny i efektowny i chyba efektywny cios, bo teraz Coris w mocnym natarciu. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, Coris próbuje... Co tu się stało? Co za niesamowity atak i już jest dwa. No Coris jakby dostał wiatru w żagle. Tak jak ma na plecach ten fantastyczny tatuaż, który upamiętnia jego prawdziwy reign z pasem You Try. Tak teraz... Oj, tutaj nie musi, no i mocno przestrzelił. Te ale nie hamuje ani na sekundę. Natychmiast... Jezu. Zero szacunku dla swojego ciała ma dzisiaj Coris. Widać, że chce się zdecydowanie pokazać z jak najlepszej strony. Tam chyba widzę pod maską jakieś tutaj czerwone smugi. To chyba jakieś rozcięcie. I już jest Coris na ringu. Tymczasem Kowal nam wchodzi na top ropa. To niespotykane, ale jak szybko Coris zareagował w tej sytuacji, no proszę. Poczekaj, czy Coris próbuje zrobić dwa razy tę samą sztuczkę, czy mu się uda? Zobaczymy. Nie! Co tu się w ogóle dzieje? Coris przed niesamowitą szansą. Jeden, tylko dwa. Oj, widać podirytowany Coris tą całą sytuacją. Nie trafia kolanem. No i tutaj widzimy, że... Ale Kowal też tam nie trafia.
No myślę, że zarząd by miał dużo do myślenia, gdyby sędzia trzeci raz uderzył ręką w matę, ale Collis póki co naprawdę z taką zaskakującą przewagą, no widać, że jego ciało jest już troszeczkę obite, gdzieś za tego tatuażu wychodzą powoli siniaki, ta róża na jego plecach z tym mieczem będzie troszeczkę nabierała kolorów, myślę, że przez następny co najmniej tydzień. Oj. Czy to się skończy źle? No i właśnie. Backbreaker w wykonaniu Kowala i zobaczymy, co on tutaj będzie szkodzić. To może być... Spear prosto w narożnik. Jeszcze próbował. Nie trafia kompletnie. No gdyby jeszcze go... Tak, jeszcze gdyby go dobił w tym narożniku dropkickiem, no to już byśmy mieli Corisów dwóch. Potężny chop w wykonaniu Corisa. No tego chopsa było słychać aż tutaj. Myślę, że nawet publiczność w najdalszych rzędach słyszała tego chopsa, a teraz Corris zrzucony na linę. No, ring się jeszcze trzyma, całe szczęście. Ring się jeszcze trzyma, tutaj chupa chupsy też są rozdawane, także zobaczymy, na razie widzimy. Kowal będzie próbował, czy to będzie Jackhammer. Tak chyba jest. Tak, chyba uda mu się. Jest Jackhammer. Tam bardzo blisko liny, czy... Nie. Jeden, dwa... Ale proszę, Corris wybija się po Jackhammer. No proszę, dostał już Spira, dostał pierwszego Jackhammera. No wiemy, podczas walki z Debielałem, no ale to się nie ma co dziwić. Przecież to był... Oj, tutaj bardzo dziwny. Jak on tutaj co trafił tu się... tym kolanem? Ale poczekaj, poczekaj, widać, że się przygotowuje się tutaj do... Czy oj, tutaj coś będzie? Będzie drugi Jackhammer. No mało jest zawodników. Nie, jednak co za kop! Super kick do głowy! Ależ zaskoczony teraz jest Kowal. Myślał, że to będzie drugi Jackhammer, który no by zmiażdżył Corisa bez dwóch zdań. Teraz nawet nie udało mu się złapać Corisa, chociaż teraz mocne uderzenie. Line tutaj wchodzi. I tutaj widzimy, czy będzie jeszcze jeden, czy tutaj widzimy tutaj taki drop, jeszcze jeden w wykonaniu Kowala, czy będzie Spinebuster? Tak, jest Spinebuster. Czy to no wystarczy? To będzie. Jeden, dwa, o, wybija się! Nie. No, Corris... Zobacz, Kowal nie wierzy. Nie wierzy w to, jaką Corris ma wolę walki. Corris przed niesamowitą szansą, która stoi oj, przed nim. Chyba się coś szykuje dobrego. I czy to będzie Spear? Czy to będzie dewastujący Spear? Tak o! Jest, ależ tam się złożył w pół, aż Corris. No i to no, może to być już poza, koniec. To już chyba koniec, mistrzostw, do widzenia. Dwa i trzy, tak jest. Kowal wygrywa to starcie. Mógłbym powiedzieć bez zaskoczenia, natomiast Corris walczył niesamowicie i zażarcie przez całą walkę. Fantastyczne oj, akcje wykowanie. Tak, to była chyba ta szansa, aby właśnie to spotkanie wygrać. Tutaj widać, widzimy Jackhammer, jednak nie pomógł, trzeba było pomóc Spearem. No, jakby nie patrzeć. Początek Kowala był bardzo mocny, ale mimo wszystko drugą połowę starcia właściwie, no, Corris kontrolował bardzo dobrze. No i to nie jest tak, że Kowal wygrał to starcie bez większych problemów. No właśnie, zobaczymy, jak podejdzie do tego zarząd. Już wiemy, no, że potrafił mocno zainspirować się wynikami takich walk, więc no, to może być dosyć ciekawe, no przecież ostatnio, tak jak wspominałem, dzięki temu walkę o pas mieli oświecenie i no przecież w fantastyczny sposób tą sytuację wykorzystali. No i teraz to są mistrzowie Doktak, a mówiło się przez dłuższy czas, że no gdyby nie to, no to przecież Kowal mógłby być pierwszym podwójnym mistrzem w historii PSA Wrestling. Dokładnie tak, no ale tutaj widzę, że dostaliśmy jeszcze taką specjalną kartkę, że tutaj podobno kolejna walka jest taka dość, no nietypowa bym powiedział, bo ja nie wiem, co mam o tym myśleć, nie wiem, co masz znaczy, do powiedzenia ja na ten temat. Właśnie bo... dostaję informację, że znaleziono podpalacza, znaleziono osobę, która na monitoringu podpalała i wznieciła ten ogień. Jeden z naszych zawodników właśnie zagonił tą osobę na ring, więc mam nadzieję, że zaraz... Ta policja tam była przy Kowalu też, żeby trzymać, żeby nie przeszedł. Proszę opa. Bardzo, nie mam pojęcia, kto to był, natomiast wiem, kto to jest. To jest Ekoludek. Nasz strażak. Ale czekaj, co on tu ma zamiar zrobić? Poczekaj. Ale panie strażaku, tu już się paliło. Gasić ogień ogniem. Napalmem. Ekoludek znajduje podpalacza i właśnie zmierza na ring.
żeby zmierzyć się z nim oko w oko. No proszę bardzo, ze wszystkich. Panie Mietko, pan pobiegnie tam tą gaśnicą, bo coś tam się może tlić. Widzi pan, jak strzela? Ze wszystkich zawodników to jest człowiek, który dzisiaj najbardziej pomagał przy tej całej akcji z gaszenia, więc on myślę, że miał dostęp do wielu informacji, których my nie widzieliśmy. Człowiek, który był opanowany przez cały czas i wiedział, jak w takiej sytuacji się zachować w momencie, gdy ja krzyczałem i biegłem po schodach jak małe dziecko. Zobacz, no kurczę, no normalnie jak jakiś kurna ninja. No i proszę bardzo, mamy, Psaweł chciał, no to mamy walkę. Walka dziwnego człowieka w czerwonym stroju z ekoludkiem. Ja to się tak zastanawiam, kurczę, wiesz, bo to jest takie podejrzane, no nie? Znowu kolejny gościu w masce, o co tu kurna chodzi? Może to jakiś znowu jakiś od Unknowna? Ja nie wiem, wszyscy mają już teraz maski, jakiś ja już się pogubiłem. Podejrzane to wszystko jest. W zeszłym sezonie mieliśmy parówkę, który później okazało się, że był deczarnełem i porywał w ogóle ludzi, torturował ich. To jest deczerwoneł. Teraz może to jest deczerwoneł, ja już nie wiem, co tu się dzieje. Wiemy jedno. Defajereł. Wiemy jedno, że ta osoba, z którą teraz walczy ekoludek, stoi prawdopodobnie za podpaleniem dzisiaj areny, za tym wszystkie zniszczenia, które widać na ringu, wokół ringu, które widać też na naszych tutaj titantronach, które są wokół areny. No i zobaczymy, jak ekoludek sobie z nim poradzi. No na razie widać, że tutaj nasz strażak tutaj próbował, ale widzimy, ma małe problemy. Z drugiej strony chciałem powiedzieć, że to może jest jakiś zapluty karzeł reakcji, no ale on jest dość wysoki, więc to nie może być Anne. Chyba, że ma tak, czasami można kupić sobie takie, widziałem w różnych sklepach, takie szczudełki. Czekaj, patrz. Tutaj stolik wchodzi do gry. Czyli zobacz, tutaj mówi strażak, chodź, tu będziemy się pizgać. No i teraz, czy uda się pizgnąć strażakowi naszego czerwonego diabła? Nie, chyba nie. I pizgnął strażak o ten, jak to się nazywa, to takie z metalowymi rzeczami. Stół. O stół, przecież tak, wiem. Tutaj o te obicia, tak. No i tutaj widzimy, zobaczymy, co on tutaj będzie próbował. Na razie, no coś tutaj jako ludek ma problem. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Stolik już jest w ringu. Zrzucony teraz na kolano, no sędzina mimo wszystko liczy, no skoro została wezwana w formie oficjela, no to wykonuje swoją pracę. Natomiast no myślę, że tutaj wszyscy całym sercem są za ekoludkiem, chociaż na razie tutaj nasz czerwony przybysz, myślałem, że po coś idzie za ring, ale nie, tutaj wraca na ring. Łatwo miało tlet zaboleć od tego metalowego tutaj, od tych nóżek metalowych. Teraz troszeczkę nam ekoludek przychodzi do natarcia na narożnik. Aj, poszedł mocny rewersa, ale się tam tutaj. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie nie wiemy nawet, jaka to jest stypulacja, czy to jest jakiś Extreme Rules, czy coś innego. Zobaczymy, na razie. Ależ tutaj siłę pokazuje ekoludek. Oj, proszę bardzo. No i teraz jest szansa. Gdzieś sędzina się zgubiła, ale wróciła z zakupów już 1-2 i tym razem się nie udało. Tak jak to niektórzy mówią, wróciła z bardzo dalekiej drogi, no i widzimy, co będzie dalej. Na razie widzimy, ekoludek coś próbuje wyciągnąć spod ringu. Drabina! No oczywiście, no przecież się nie dziwię, że to jest drabina. No a mogła to być też gaśnica, ja bym się nie zdziwił. No i teraz wymieniają się troszeczkę, skaczą poza ringiem, próbują się wyczuć. No, oj, ale go tu podniósł do góry. No i właśnie, ekoludek walczy troszeczkę z totalnie nieznajomym, bo nie wiadomo, kim jest ten człowiek. Przynajmniej mam nadzieję, że to jest człowiek, zacznijmy od tego, bo tu już nie takie rzeczy Psaw Wrestling widziało. Ależ! To Samoan Spike w wykonaniu ekoludka. Fantastyczny cios, ale wybija się tam na ostatnią chwilę jego przeciwnik. Dokładnie tak, tutaj widzimy, miał tam no prawie na wyciągnięcie nogi miałby tutaj rope breaka, no ale na razie widzimy. Oj, tu próbuje chyba mu zdjąć maskę. Oj, ta maska chyba bardzo mocno się trzyma, bo nie idzie, a wszyscy byśmy chcieli poznać. Może ma sklejoną z twarzą jak Kane. O rany boskie, może jednak oj, nie.
O, jednak tutaj, nie, może jednak, jednak nie będzie. Okay. Jednak kij baseballowy to nie jest honor strażaka, więc wraca nam ekoludek i zwykłe podduszanie jest zdecydowanie bardziej honorowe, chociaż ale może poczekaj, jednak... Ale poczekaj, chyba weźmie. Nie, może jednak nie jest. Nie, po prostu chciał go na chwilę poddusić, żeby teraz... Oj, Jezus Maria, ale słyszałem ten dźwięk. Tą maskę chyba. Ależ ten dźwięk tam, tej maski, czy cokolwiek pękło, nie wiem, czy to kij baseballowy, czy to była głowa tego czerwonego osobnika, ale coś tam pękło. Oj, dokładnie tak, no i tutaj widzimy, koludek tam trochę nadział się na ten kij baseballowy przy lądowaniu, ale tu widzimy rewersal z jego strony i zobaczymy, co tutaj dalej będzie próbował. Będzie Irish Whip. Nie. Oj, tutaj jest zderzenie barkami. Nie udało się, bardzo blisko drabiny, jest rewersal, no to by mogło się bardzo dobrze skończyć dla ekoludka, gdyby się udało. Tutaj, tak, tutaj ta drabina trochę przeszkadza w wykonywaniu niektórych ruchów, no i widzimy tutaj ten podpalacz rzekomy, coś tu jeszcze próbuje walczyć. Zastanawia się, teraz on z kijem baseballowym czeka na ekoludka. Ekoludek jakby na wezwanie przychodzi i teraz znowu raz, dwa ciosy z kija baseballowego weszły po prostu, ale ekoludek, no prawdziwy twardziel, nie spodziewałem się, że pozbiera się tak szybko po takich dwóch mocnych strzałach. Dokładnie tak, no i teraz on bierze kij baseballowy, no i tutaj próbuje po raz kolejny zmiękczać tego naszego podpalacza. Zobaczymy, co się będzie dalej działo na ten moment, czy to będzie jakiś suplex, nie, będzie rewersal. Nie, jest rewersal, dobrze, ekoludek tutaj walczy dzielnie w imieniu psa w wrestling, w imieniu wszystkich zawodniczek i zawodników na zapleczu, w imieniu wszystkich fanów. Każde to uderzenie kijem to jest podziękowanie za to, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Dokładnie tak, no i tu widzimy jednak przejęcie kontroli, no i zobaczymy, czy on tu coś tam będzie kombinował, czy będzie próbował jakoś wyciągać coś spod ringu. Mówisz przejęcie kontroli, tak? Nie, poczekaj, co on tutaj, nie, jednak myślałem, że będzie może próbował. Oj, nie zauważył. Tak myślisz, że to może, bo to takie barwy w sumie troszeczkę crowd control. No też w sumie na czerwono ostatnio byli, faktycznie. Nie, bo tak powiedziałeś przejęcie kontroli, tak tutaj, ten. A. Jest taka piosenka też w takiej grze Control, wiesz, Take Control, tu. Nie tu znam. Widzimy na razie... Ja nie lubię gier. A, widzisz, tutaj na razie widzimy, ekoludek atakuje kijem kendo, no i zobaczymy, co będzie dalej. No, na razie... No, na razie tutaj poza ringiem teraz się wszystko dzieje. Tak, ale sędzina też... Widzisz tam tą panią, co tak krzyczy? Widzę. Widzisz tą panią tam w rogu? No, krzyczy jak szalona. No, tak jakby, wiesz, powiedziała, ty unknownie, ty zły, niedobry. I teraz kendo stick w rękach ekoludka. Jest pierwszy cios, pierwszy udało się, znalazł swój cel, drugi już nie. Wrzuca teraz ekoludka nam na środek ringu. Ekoludek tam się podnosi, wspierając się o liny. No, to może go troszeczkę kosztować. Czy to będzie power... Nie, to nie była powerbomba. Aj, dobrze, nie odrabinę, ale mimo wszystko tam oberwał. Znowu kij baseballowy wchodzi w grę, no i zobaczymy. Oj, chyba nie trafił. Aj, nie trafił, bardzo szybki rewersal w wykonaniu naszego strażaka. Czy się uda? 1, 2 i 3! Ekoludek wygrywa! Dostał w pierdziel ten czerwony cep. Ten czerwony zapluty, no nie każe reakcji, bo jest dość wysoki, tak? No, on teraz leży, to mnie nie usłyszy, więc mogę mówić o nim, co mi się podoba. No, a jakby walczył w Royal Rumble, to co byś powiedział? Bardzo pana przepraszam. Czy mógłby pan na chwilę przejść przez górną linę, ponieważ tam są ciasteczka. Ekoludek teraz... To tam jest kebab. Rozgląda się troszeczkę, gdzieś nam uciekł... Uciekł nam ten czerwony, sfrustrowany teraz ekoludek, no chciał zdecydowanie pozbawić go maski. Wszyscy chcieliśmy wiedzieć, kto kryje się pod tą maską, ale chyba nie będzie nam to teraz dane wiedzieć. No właśnie, tutaj chyba teraz będziemy wszyscy szukać dalej tego czerwonego podpalacza. Zobaczymy, kto to w ogóle jest, bo to wiesz, to tak trudno powiedzieć, ale wiemy jedno, że kurczę, tam wcześniej była tamta taśma, tutaj kolory, tutaj zamiłowanie jeszcze do takich, wiesz, brutalnych starć. Nie wiem. To wszystko to jest podejrzane.
Ja jestem zgubiony, skonfundowany, czuję się jak ta grafika, którą teraz widzicie na ekranach. I taki trochę niewyraźny i muszę wziąć trochę tam, witaminę C. Tak, jestem zdecydowanie dzisiaj niewyraźny. Natomiast... Bez czarnego kwadracika tam. Teraz dojdzie do wyraźnego starcia. I to jest starcie, które może osoby, które nie śledziły... O, ten też jest czerwony, zobacz. No i właśnie. A tu widzisz, tak zielony, czerwony, niebieski. Właśnie, tak. Taki jakiś... trochę RGB. To może zaskoczyć kilka osób, ponieważ będziemy mieć triple threat, elimination triple threat z mocy. No i teraz dlaczego? Ponieważ moc dostała zaproszenie na walkę za 2 tygodnie na Fight for Snaczki 2. Walkę o walizkę. W walizce znajduje się kontrakt na walkę w dowolnym momencie o pas Psaw Wrestling. No i tutaj decyzją miłościwego Demielała, szefa stajni Men of Cult, zdecydował, że niech zadecydują między sobą. My oczywiście mamy więcej dymu, ponieważ na ringu właśnie się pojawił Sikanik. Więcej dymu, więcej ognia, no jeszcze tak, arena wytrzyma. No i zobaczymy, to chyba będzie pierwsze w historii starcie pomiędzy zawodnikami. No oczywiście Sieg jest najnowszym nabytkiem stajni Men of Cult, ale zastanawiam się, czy to jest pierwsza sytuacja, gdzie moc walczy tak turniejowo między sobą. Dokładnie tak, ale ja myślę, że to jest chyba najlepsze możliwe wyjście z sytuacji, wiesz, no bo po co wybierać jednego, jak mogą sobie to wyjaśnić i zobaczyć, kto tutaj będzie najlepszym wyborem. No tutaj jeszcze cały czas się zastanawiamy i chyba nie wiemy też, kto będzie walczył po stronie Crowd Control. Tak, więc, tego jeszcze nie wiemy. No, wszystko jest otwarte, no i tutaj jeszcze kilka tych slotów do wypełnienia jest. Crowd Control, no, jako pierwszy dostało to zaproszenie. Jeszcze nie ma oficjalnej odpowiedzi, kto będzie walczył ze stajni Crowd Control o walizkę. No i jeszcze do ringu zaraz wejdzie Radas. Tak jest, zaraz jeszcze wejdzie Radas. No Maślana, przed nią dzisiaj bardzo trudne wyzwanie. Publiczność zadecydowała, że to ona będzie walczyć z Archim o nasz pas. No, zobaczymy, jak sobie poradzi. To jest walka eliminacyjna. Może stwierdzić, że lepszą drogą dla niej będzie próba natarcia na nasz pas i da się gdzieś wyeliminować, a może będzie zaciekle walczyć do samego końca. No, zobaczymy. To będzie prawdziwy bratobójczy pojedynek. Zawodnicy, którzy trenują razem, funkcjonują razem, chodzą na stołówkę razem, walczą razem, dzisiaj będą walczyć między sobą. Dokładnie tak. No i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, tak jak już powiedziałem. Tak jak paleta barw czasami w niektórych grafikach. Mamy niebieski, mamy zielony, mamy czerwony. No, nie mamy magenty tak jak innych. Także zobaczymy. Na szkoda, razie, bardzo ładny kolor. Tak, że oni tutaj się uzupełniają. No zresztą, jakby nie patrzeć, to jest debielo też na biało, czarno. No, nie, właśnie tak tutaj. Wszystko ładnie się zgrywa. No i zaczynamy tą eliminacyjną walkę. Zobaczymy, który z tych zawodników Men of Cult okaże się najskuteczniejszy. O, proszę bardzo, Maślana od razu poszła atakować Sika. To bardzo ciekawe. Tutaj zawsze można gdzieś zobaczyć, kto kogo uważa za jakiego przeciwnika. Dokładnie tak. No i zobaczymy, jak tutaj pójdzie w tym pojedynku. Na razie widzimy, Sik tutaj pokazuje swoje umiejętności. No i... na razie to Maślana oberwała, no i zobaczymy, co będzie dalej. O, tutaj Radas z supleksem. Poszedł bardzo mocny cios teraz. Maślana próbowała tam przejąć Sika, no ale on zbyt mocno trzymał Radasa, żeby się udało to przeprowadzić. Teraz się jej udało z zaskoczenia chwycić Radasa. Siku poza ringiem, no i Maślana ma chwilę czasu, żeby zająć się Radasem. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, na razie Sikad bierze candlestick w ręce, no i zobaczymy, co tutaj będzie. Uj, nie trafił w ten kask, trafił bardziej w ramię. Właśnie, teraz Maślana, oj, co za tutaj dziwny taki przewrót z łamaniem karku. Radas... Nietypowy taki ruch.
A zobacz, też bardzo sprytnie Radas poczekał sobie, sprawdził, być może Siku by się poddał. No i teraz jest próba przypięcia, nie, to nie jest ten moment, więc nadal mamy trzech wrestlerów, w zasadzie dwóch wrestlerów i jedną wrestlerkę na ringu. Teraz taki drobny strzał, wykonanie maślane, proszę tutaj, nauczyła Radasa robić pompki, czy teraz widzi... Oj, to bardzo bardzo dziwny cios był w wykonaniu maślanej. Udało jej się jakimś cudem, tym dziwnym przewrotem przerwać atak kendostickiem u Sika. Natomiast tam się Radas totalnie nie spodziewał, że Siko nadbiega z drugiej strony. To też jest taka zawsze zaskakująca walka, bo to są ludzie, których zazwyczaj no, spotykasz, których chcą ci pomóc. A dzisiaj to są ludzie, którzy chcą cię skrzywdzić. Dokładnie, jak tutaj widzimy, Sik próbował jakoś pokazać jeszcze swoje dodatkowe umiejętności. Widzimy, pozbył się powoli Radasa, czy będzie jeszcze tutaj próba? Tak, widzimy, próbuje też wyjąć maślanę. No i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. To jest walka oczywiście na zasadach Extreme Rules, dlatego tutaj pojawiły się też w akcji różne przedmioty, dlatego sędzina nie liczy nam czasu poza ringiem, ależ maślana tam z zaskoczenia, tak. Przejęła Sika, totalnie się tego nie spodziewał, był skupiony na Radasie, chociaż teraz bardzo ładnie zablokował cios maślany. No i tutaj widzimy dalej maślana, jakby zbierała energię na dalszy pojedynek. Widzimy najpierw tutaj Radas raz wyrwał, tutaj No tam teraz troszeczkę My się heart will go on. Tak jest, przytula się Radas z Sikiem. No nie wiem, czy tutaj nie powinni się skupić przypadkiem na maślanej, bo maślana przed chwilą poustawiała sobie. Oj, tutaj coś nikt pokazuje, nie? A nie ze mną te numery. No właśnie, no i gdyby, no właśnie. Dobrze, że ogarnął, bardzo szybko ogarnął. Teraz powinien spojrzeć na Radasa, no właśnie, bo on z kendostickiem nadchodzi. I trzy strzały już z kendostickiem, ten czwarty nie wszedł, a maślana tam teraz też się wbija. No to jest właśnie chaotyczna walka, gdy jest aż trzech zawodników. Dokładnie tak tutaj widzimy, że maślana dalej zaprzyjaźnia Radasa z barierką. No i tutaj widzimy, co dalej będzie. Ciklerzy trochę nieprzytomnie. I teraz maślana wykonuje cios, który dzisiaj już widzieliśmy w wykonaniu Hype and Space. Bardzo skuteczny cios, tym bardziej poza ringiem. Na razie nic nie zapowiada się, żebyśmy w ogóle wrócili na sam ring. Teraz Radas troszeczkę w stronę publiczności. Tam z tyłu Sik zbiera cały czas energię. Stoi przy tym lekko nadpalonym ringu Psa Wrestling. Maślana w ostatniej chwili się teraz zablokowała przed atakiem Sika. Dokładnie tak, no i tu widzimy na razie maślana cały czas kontroluje tutaj sytuację, ale ląduje to. No teraz poszła, no właśnie. No to jest tak, chyba taka nasza tradycja, że jak my mówimy, że coś jest... Oj! Teraz Radas tam chyba jakieś rozcięcie jest mimo wszystko, przedostało się do tego kasku. Maślana cały czas próbuje w jakiś sprytny sposób zaczepić Sika. Nie zawsze to wychodzi, ale jak wychodzi, to wchodzi rewersal ze strony Sika. No właśnie, to jest właśnie... magia naszego komentarza, że dzieją się odwrotne rzeczy niż to, co komentujemy. Teraz Siku szybko na ring jest, chce się zająć Radasem, który ma tam być może jakąś delikatną kontuzję, jakieś rozcięcie, chociaż strasznie długo mu to zajmuje i zdążyła maślana wrócić na ring. Dokładnie tak, tutaj trzeba też pamiętać jeszcze o tym, że tak naprawdę maślana powinna jeszcze dzisiaj walczyć z Arcim, z tego co pamiętam. Tak, jeden. Więc może tutaj też to jest dla niej jakaś tam rozgrzewka. Znaczy widzimy, kendostick znowu wchodzi w grę, ale nie trafia w no, Radas. Bardzo sprytnie Radas się bronił unikami przed tym kendostickiem skutecznie i maślana tym razem dopilnowała o tym, żeby Radas wylądował na ziemi. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy. Uderzenie. Tak, troszeczkę ucierpiała na tym sędzina, chociaż taka nawet niewzruszona tym wszystkim. Myślę, że dzisiaj wszyscy są tak troszeczkę na takim high alercie po tym wszystkim, co się wydarzyło przed tygodniówką. I teraz nie zauważyła maślana tego, że Radas tam nadbiega od tyłu. Radas wykorzystuje sytuację. Siku poza ringiem. Radas teraz z mocnym kopnięciem. Jest szansa dla Radasa. Czy ją wykorzysta? No i tam Siku, tam widzimy, jest troszeczkę poobijany, widzimy, wszyscy wychodzą poza ring. Radas tu będzie próbował coś wyciągać, ale nie, jednak powstrzymuje go maślana. Tak jakby Radas zapomniał, że walczą ze sobą,
Ale ładnie to Sieg teraz przejął tam w bieg od kąta na Maślaną. No i teraz widać, że skupili się troszeczkę na Maślanej. Może to ona stwarza dla nich największe zagrożenie. Chociaż nie, Radas od razu zajmuje się też Siegiem. Ależ go tam rzucił! Dokładnie tak, no i tutaj widzimy teraz Radas przejmuje kontrolę nad tą całą sytuacją, widzimy Maślana się podnosi, Radas próbuje wrzucać Sika do ringu, ale tutaj Maślana wrzuca no proszę. Radasa. Proszę, wszyscy się nawzajem wrzucili na ring, więc teraz jest szansa na jakąkolwiek eliminację, chociaż teraz Maślana w bardzo sprytny sposób przejmuje Radasa, ale ten się broni. Dokładnie tak, tutaj niektórzy się zastanawiają, tutaj może być ale tutaj z przewrotki kopniak. Słusznie, Maślana tam szybko się wytorlała, pozwoli teraz Sikowi i Radasowi walczyć między sobą. Co tu wykombinuje Sik? Jest splash w klatę, wyskakuje z lin, ładny, techniczny dropkick. Czy to wystarczy, żeby pokonać Radasa? Tak, jest próba przykrycia. Jeden, dwa, nie, to jeszcze nie ten moment. Maślana pewnie czekała tutaj na ruch Radasa, mam wrażenie. No i zobaczymy, co dalej się będzie działo. No, widzimy Maślana, tutaj atakuje Sika. No i zobaczymy tutaj po raz kolejny, tak niby trafił, ale jakby nie do końca, chyba nie taki był efekt zamierzony przez Radasa. No czasami... Zobaczymy, tutaj odbija się Maślana, oj, nadział się na to kolano. No tak, nie wiem czy o to dokładnie chodziło, ale Maślana mimo wszystko próbuje i tylko dwa, no dzielnie się trzymają wszyscy zawodnicy Men of Cult. Widać, że znają swoje sztuczki nawzajem, łatwiej przychodzi im blokować właśnie, czytają sobie wręcz w myślach. To jest właśnie skutek tego, jeżeli z kimś sparingujesz poza zwykłymi walkami, to właśnie taki może być efekt uboczny, że wiesz, czego możesz się spodziewać po swoim przeciwniku i jest o tyle trudniej. Wiesz, możesz czasami palec w bardzo dziwnych miejscach skręcić, tak samo jak kolano, nie? Więc wiesz, może być różnie, natomiast widzimy Radas, oj, teraz! Powerbomba z przypięcie. Tak, i jest jeden, patrzy na to wszystko, Maślana, nie, wybija się Siku! To jeszcze nie koniec. Dokładnie tak. No i tutaj widzimy, że Maślana odbija się. No i zobaczymy, co tutaj będzie dalej się działo. Na razie widzimy, proszę, teraz tutaj DDT. Jeden cios wystarczył, żeby zdjąć dwóch zawodników. Sędzina teraz troszeczkę po rundzie 1-2 wybija się Rada z dymy być nie może. Ma. Tak Skik tutaj pokazał save. Ale tutaj widzimy szybkie ataki, kopnięcia ze strony Sika, tak jakby... Ależ jakby był tutaj seria ciosów! Shaolin. Fantastyczna seria ciosów w wykonaniu Sika. No Radas jest przekonany, że Maślana tego nie wytrzyma, ale jednak wytrzymuje. Ależ to Maślana uciekła! Fantastycznie tam Siku natychmiast na Radasie, no leci teraz Radas troszeczkę oj, tam znokautowany. Tutaj był chyba Squid Blade, ale nie wyszło totalnie, no i widzimy, że... Oj, chyba tam Sik również oberwał jakąś kontuzją. Co tutaj się dzieje? Dalej. Teraz. No, wymieniają się tymi ciosami wszyscy zawodnicy z mocy. Co tutaj by było, gdyby Debielał tutaj walczył? O rany, to dopiero by było. No, Debielał by pokonał wszystkich no, od początku. No, by może dwa kolana miał zerwane, nie? To jest taka szansa. Z jego kolanem jest coraz lepiej, ja sprawdzałem. No ja wiem. Magiczne dłonie Roba leczą. Ja piszę mu SMS-ki, wysyłam mu gify słodkie z kotkami. Smaruję mu kolanko. No się, jak zazdrościsz, to sobie znajdź ja swojego mistrza. Co idź do Sinera. Jeden, dwa i trzy. Nie ma Radasa z nami. Sik w pięknym stylu eliminuje Radasa, więc pozostała nam Maślana i Siku. Wiesz, ja myślę, że po tym, co czasami tam Sinner robił, to musiał posmarować dobrze psa w łowi, żeby walczyć o niektóre rzeczy, nie? Więc tam też. A i teraz piękny dropkick w wykonaniu Sick Addicta. Maślana leży. Jest szansa. Sick Addict przed niesamowitą szansą, by walczyć. Nie, jeszcze nie. Wybija się jakimś cudem Maślana z tego kombinowanego ciosu. No, tutaj bardzo taka no szansa duża na, przed Sickiem. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie Maślana tak jakby się szykowała do jakiegoś ataku. Co to będzie, co to będzie? Uj. Oj! Przez chwilę myślałem, że curb stomp, ale taki, taki troszeczkę na kolano, no to musiało boleć. A to, i teraz tak, piękny lot Maślany, jak ona dalej niż za połowę ringu, no licz tam kobieto, jeden, dwa, tylko Maślana nie może uwierzyć.
te skrzydełka dały trochę lotu, no nie trochę jak Red Bull Gipsy Wings, no i zobaczymy co będzie dalej, na razie widzimy. Maślana przygotowuje się do jeszcze jednego ataku. Fantastyczny atak i teraz druga próba, 1, 2 i 3. Maślana w walce o walizkę za 2 tygodnie na Fight for Snaczki 2. Dokładnie tak, no ale tutaj widać było co się działo, właściwie tak naprawdę te ciosy się cały czas wymieniały, no i jesteśmy bardzo ciekawi co to będzie podczas walki no o walizkę, a tutaj trzeba jeszcze pamiętać o tym, że Maślana będzie mogła walczyć o nasz pas, więc może się okazać, że może mieć 2 okazje na walkę o jakieś mistrzostwo. No to by było naprawdę sensacyjne. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Maślana wygrywa to starcie wewnątrz Men of Kaltowe. No i teraz niestety albo stety musi natychmiast przejść do walki o nasz pas. Zostały nam 2 walki na ten wieczór i to jest walka od razu o nasz pas. Walka Iron Man match, więc też walka no trudna. No i to może no tutaj tak, trudna, biorąc pod uwagę ostatnie starcie, no, które było przed chwilą, no to to jest długi dystans. No i właśnie, zobaczymy jak sobie poradzi z tym wszystkim, bo to będzie dla niej z pewnością trudna, długa walka. No, nie ma tutaj możliwości, żeby gdzieś sprawić, żeby gdzieś na chwilę uciec z ringu, odpocząć. Tutaj przez 15 minut trzeba walczyć o każde możliwe przypięcie. Dokładnie tak, no ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jest chyba pierwsza obrona Arciego, czy druga? Zdobył pas od Kiko, no i teraz jego pierwsza obrona od razu z Maślaną, tam bardzo blisko było, żeby walczył dzisiaj z Corisem. No i teraz po raz kolejny Maślana zdążyła tylko gdzieś tam wyjść na chwilę na zaplecze i już wraca nam. Widzimy jej wyjściówkę dzisiaj po raz drugi. Ja się wcale nie obrażam, bo zarówno wejściówka, jak i sama Maślana jest niesamowita. Dokładnie tak, no i zobaczymy co pokaże tutaj w starciu z Archim, który pamiętajmy kiedyś walczył w Iron Man meczu z Radasem. Tam te wymiany były bardzo szybkie, no i się ostatecznie okazało, że wygrał Radas, jeżeli dobrze pamiętam. Więc no, tam pamiętamy to takie bardzo szybkie, te 3 piny w ciągu pół minuty ze strony Radasa. To było coś niesamowite. Z pewnością będzie się działo. Nasz pas zaczyna nam wyrastać na coś bardzo pożądanego przez zawodników. No tutaj nie ma co się dziwić. Kiko, który był pierwszym naszym mistrzem, wyniósł naprawdę ten pas na wyżyny. Nie dość, że pierwszy był właścicielem naszego pasa, miał 3 skuteczne obrony, co mu dało uprawnienia do walki o pas mistrzowski. Tego pasa niestety nie zdobył. Ale po bardzo równej walce, to trzeba o tym pamiętać. No a teraz, hail to the king, hail to Archie. No, jestem ciekawy jak mu wypadnie ta pierwsza obrona pasa. Tutaj widzieliśmy też, że Crowd Control w jakiś tam sposób starało się tutaj przypomnieć, że no jakby nie patrzeć, pierwszy pas jest po stronie Crowd Control, no i mam wrażenie, że ten głód pasów jest coraz większy. Z jednej strony oświeceni, z drugiej strony Unknown ma interkontigatkę, z trzeciej Kowal z pasem głównym. Nie wiem, czy ktoś by chciał walczyć o pas jutra, może Synek chce go sobie tam zostawić, być najdłużej panującym mistrzem, natomiast no zobaczymy, może się okazać, że Crowd Control no chce kontrolować te pasy. No i zaraz rozpocznie się ta 15-minutowa bitka, walka o nasz pas. Dokładnie tak, tutaj widzimy. Oj, ten zawsze ty mówisz, że ten pas jest ładny. Burst through like a flame, cause I'm flammable. I'm taking off, I'm a radical. Hot rain. O nie, czekaj. Nie, moment, jeszcze tutaj. Coś tu jeszcze będzie. Archie ma nam coś do powiedzenia. Bierze mikrofon, więc posłuchajmy, co chce nam przekazać Archie.
publika tutaj skanduje jego imię. Więc no zadowolony, opóźnia jeszcze troszeczkę to przemówienie, chce się napawać tym głosem publiczności. No i zobaczmy. Dobry wieczór wszystkim zebranym na naszej gali. Na gali South Wrestling Tygodniówka, która dzisiaj ma swoją rocznicę. Jestem z tego dumny, że ja oraz wielu zawodników był od początku z tą federacją trochę z górką, trochę pod górkę, ale zawsze wierny z federacji. Jak wiecie, w tamtym tygodniu zdobyłem przepiękne złoto, jakim był tytuł, nasz tytuł, za co jestem serdecznie wdzięczny federacji za możliwość dania mi tej możliwości walki o ten tytuł i udało mi się. Ale to nie tylko to. Teraz przez najbliższy czas muszę obronić to złoto. Co najmniej trzykrotnie. I też od razu mówię. Po trzeciej obronie ogłaszam oficjalnie. Po pierwsze, że po tytuł PSAF Wrestling pójdę od razu. I następnego dnia po ogłoszeniu mojej walki o tytuł PSAF Wrestling, tytuł nasz pas zostanie zwakatowany, żebym poszedł na główne złoto bez żadnych pasów, żeby zdobyć ten złoto najważniejsze federacji. I też, żeby dać szansę innym. Ale to nie tylko to. Jako przedstawiciel Crown Control, stojąc na tym przepięknym ringu, chciałbym też ogłosić, że do naszej frakcji dołączył nie kto inny jak Sinek, który pokazał świetną walkę razem ze mną i Suzią, broniąc się przeciwko złowieszczym Anknom, którzy myślą, że są wielkimi bogami. Fakt, dostawałem oklep, ale chłopaki pokazali, że damy radę razem siłowo i pokazaliśmy, że w kupie siła. Jako, że również Federacja Crown Control dostała możliwość walki o walizkę i dostaliśmy oficjalne zaproszenie od Federacji PSAF Wrestling, dlatego w imieniu Crown Control ogłaszamy, że naszym zawodnikiem w walce o walizkę będzie Cinek. Więc mili kochani, trzymajcie za nas kciuki. Dzisiaj będzie obrona mojego pasa, naszego pasa. Jeszcze dwie obrony i przejmiemy federację w nasze ręka, żeby żaden z kultystów, żaden z Anknon nie miał władzy nad naszą federacją. To właśnie w ludziach, takich jak nas, którzy naprawdę wiedzą, o co chcą walczyć, federacja może stać na najlepszym poziomie. No proszę bardzo, Crowd Control nie patyczkuje się, nie ma żadnych walk wewnętrznych, nie będą tego rozwiązywać na ringu, bezpośrednio kierują na walkę o walizkę swój najnowszy nabytek, czyli Cinka. Dokładnie tak, no tu widzimy, że chyba no z dobrej strony się Cinek pokazał w Crowd Control, no i tutaj widzimy też rozkład jazdy, Crowd Control ma, rozkład jazdy, jazda z, no także... Z kultystami. Tak. Z kultystami i nie tylko, ze wszystkimi. Tak. Także tutaj Archie zapowiada, że będzie posprzątane. No dobrze, żeby posprzątać, potrzebuje raz wytrzymać 15 minut na ringu z Maślaną. Dwa, przez te 15 minut musi nazbierać jak najwięcej, albo przynajmniej więcej przypinek od samej Maślany. Zobaczymy, czy mu się to uda. To będą bardzo emocjonujące, będzie bardzo emocjonujące 15 minut walki. Zobaczymy, z jaką strategią podejdą do tego nasi zawodnicy. Jak czuje się Maślana po tej wygranej walce? No myślę, że dodało jej to energii. Mamy licznik, mamy gong, zaczynamy! Zobaczymy, tutaj widzimy, na razie Maślana pokazuje, że jednak tej energii ma w sobie bardzo dużo. No i widzimy, że tutaj próbuje przełożyć Archiego. Czy będzie... Aj, tutaj chyba ja
podejrzewam, to mogę chciał zobacz, jak Archie tutaj sobie biega. No tak, tam takie dwa potknięcia, no może musi gdzieś tam jeszcze troszeczkę się rozgrzać po tej walce, albo gdzieś tam ponaprawiać, ponastawiać stawę. Ależ blisko było! Oj, było bardzo blisko. W pierwszych 30 sekundach to by była sensacja, gdyby Maślana wyszła już na prowadzenie 1-0, ale tymczasem mamy za nami 30 sekund, a tutaj już nie oszczędzają się i chcą jak najszybciej zdobyć, chociaż pierwszy punkt, zawsze ta przewaga też jest taka przewaga, jest taką przewagą mentalną też, bo druga osoba wtedy musi równać bardziej do remisu niż do wygranej. Teraz Maślana sugeruje, żeby Archie wstał, co też wykonuje piękny slam. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, że po raz kolejny stomp na klatkę piersiową w wykonaniu Maślanej. Tutaj trzeba powiedzieć, że Maślana, mimo że jest zmęczona po starciu o miano osoby walczącej o walizkę, no mimo wszystko jest dość rozgrzana, natomiast Archie, no jednak tutaj też takie były doniesienia o tym, że on dopiero co przyjechał tutaj do hali, bo tutaj ktoś mu powiedział, że w ogóle niczego nie będzie, żeby nie jechał, więc mamy nadzieję, że żadnych mandatów tutaj nie musiał opłacać. No i zobaczymy, no tutaj Maślana się rozpędza i nadziewa się na łokieć. Jest mistrzem, więc zakładam, że jego wypłata jest większa, więc może woli ją przeznaczyć na mandaty. Teraz nie udało się rozpędzić Maślany, bo Maślana przejmuje wszystko, ale też Archie natychmiast odpowiada z kontratakiem. No i pierwsze dwie minuty na razie 0-0. Dokładnie tak, te dwie minuty minęły, ale tak jakby minęło już po pół pojedynku, no i wszystko, widzimy dropkick w wykonaniu Maślany i zobaczymy, jaki tutaj będzie miała dalszy plan na to wszystko. Widzimy kolejne tutaj ataki, kolejny dropkick, no i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie tutaj Archie coś tam próbuje wskórać i czy sprytnie będzie... Sprytnie tutaj Maślana niby chciała rozpędzić Archiego, ale tak naprawdę gdzieś tam poszedł cios, a i teraz nie wyszedł ten dropkick. Nie, wyszedł ten dropkick tutaj tak w dół, no i zobaczymy, co dalej będzie. Na razie Archie tutaj próbuje odzyskać kontrolę nad całym starciem. No i będziemy tutaj patrzeć, widzimy w narożniku, czy tutaj jakiś jeszcze będzie plan. Na razie widzimy łokieć ze strony Maślany. Tak, okładają się dzisiaj bardzo mocno gdzieś tam po karkach i po kręgosłupach. Tak, teraz Maślana... No, który tutaj pamiętamy i musieli si tutaj włapać. Jeden, dwa, nie wyszło. Ale tu widzimy Archie tak wyraźnie zmęczony tym atakiem na kolano, tym takim kolanem. No i zobaczymy, Maślana przeciąga Archiego do lin. Co tutaj kombinuje? Co tutaj planuje, tak jak chciała mu kopnąć w nogę. No, ale tak troszeczkę jakby nie była w stanie doprecyzować. Jakby nie mogła się skalibrować. Mam wrażenie, że tutaj to zmęczenie jednak daje o sobie znać. No, jednak coś tam nie wyszło. Czy czekaj, teraz czekaj, wyjdzie? Nie udaje się po raz kolejny. Sprytnie Archie tutaj się wycofuje. No i teraz jest próba wyłamania tej nogi, która przed chwilą kilka razy niecelnie nie trafiła w Archiego. Po prostu jest... Maślana chciała pokazać, jak się robi low kinga prawidłowo. Jest próba teraz poddania, ale nie. No tutaj pokonać swojego przeciwnika można na różne sposoby. To nie tylko przypinki, ale poddania też jak najbardziej się liczą. Teraz Maślana troszeczkę Maślana się wycofuje. Maślana się rozpędza i próbowała znowu zaatakować. Zawahała się przez chwilę, wyhamowała ten swój rozpęd, tak jakby zauważyła, było że gdzieś tam... ze strony Archiego, no i tutaj widzimy, cała walka przenosi się poza ring. Pamiętajmy, że tutaj mimo wszystko sędzia może liczyć. Tak jest. No i zobaczymy, co będzie tutaj. To, co się nie udało wcześniej w ringu, tutaj udaje się poza ringiem. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie. Oj, ej, nie udał się. Stomp mógł być. Właśnie, ale teraz się za to Archiemu udało. Co za mocny cios prosto w głowę Maślanej. No tutaj Maślana jakoś się pozbierała, chociaż teraz rewersal. Kto wyjdzie z tego górą? Na razie Archie, bo o poziom wyżej ląduje na ringu. No sędzia tutaj liczy już 5, tutaj Maślana poza ringiem, czy tu będzie próbował jakiś sztuczek z liny? Oj, proszę! Nie, tutaj widzimy takie DDT w wykonaniu Maślany, czy to pomoże, czy tutaj coś jeden, zmieni? Jeden, dwa, nie ma. Ale zobacz, ja nawet nie zauważyłem, ale już mija powoli 1/3 naszego regulaminowego czasu, a dalej jest 0-0, a walka jest bardzo dynamiczna, bardzo szybko, no dzieje się tutaj niesamowicie dużo. Oj, tutaj Maślana skakuje na top rope, czy to będzie... Trafione! Aj, tam... Trafił ten elbow drop, dokładnie. Aż miałem wrażenie, że gdzieś tam... Ale tutaj znowu Archie atakuje tym samym takim atakiem z lotu podobnym, który wykonał poza ringiem. No i zobaczymy, co tutaj będzie dalej się działo. Na razie widzimy Maślana, jakby nie trafiła. No i zobaczymy, sędzia już liczy jeden.
Teraz kilka razy zrzuca Maślane na kolano. Archie próbuje coś wykombinować tam z rewersalem. Maślana troszeczkę nam tutaj to wszystko zasłania i będzie wracała. Tak, może liczy na to, że będzie jakiś count-out. A może będzie próbowała? Nie, będzie jednak wracała do ringu, będzie próbowała trochę odpocząć. No jest jednak zmęczona po poprzedniej walce wygranej, ale mimo wszystko po walce. No wiadomo, że Men of Cult, gdy walczyli między sobą, uważali, żeby się tam nawzajem nie kontuzjować, więc może to nie była taka walka na 110%, ale mimo wszystko, no każdy cios gdzieś trzeba było przyjąć. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, Archie atakuje po raz kolejny przy bandzie, no i widzimy, sędzia coraz bardziej tutaj liczy, już mamy 4, jest i dropkick, no i zobaczymy, tutaj Archie próbuje trochę wykorzystać strategię podobną, którą też w międzyczasie kiedyś tam wykorzystał Unknown, kiedy tam zkontuzjował Gordona, więc no to może tu jakaś taka inspiracja malutka mogła być. No, a tymczasem na zegarze mniej niż 9 minut. Archie teraz wraca sobie spokojnie na ring. Nie, zeruje ten czas, zobacz. A nie, jednak zeruje licznik. No, ciekawe zagranie z jego strony, biorąc pod uwagę to, że czas nieubłagalnie się kończy, to mógł wykorzystać to na swoją stronę i gdzieś spowodować countout umaślany i mieć 1-0 dla siebie. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy na razie, że Archie dalej tutaj kontroluje całe to starcie i wrzuca Maślane do ringu. I zobaczymy, co dalej będzie się działo w tym pojedynku. Archie wraca i... Nie. Co będzie próbował? O, i będzie chyba ładowanie tak, superkika. Jest ładowany superkick. Wiemy, że one są piekielnie mocne, ale Maślana z rewersalem. Co za piękny strzał prosto w szczękę Archiego. I teraz zaciąga, aż się zakrztusiłem. Zaciąga tym razem jej kopnięcie. O, trafia. Trafia tym low kingiem, tak, dokładnie. Ale nie trafia kompletnie dropkickiem. I to jest jednak ten problem, że mimo wszystko jednak... No to zmęczenie jednak może tutaj dawać się we znaki. Na razie backbreaker w wykonaniu Archiego i dalej tutaj pracuje nad tymi plecami. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Na razie tutaj Archie tutaj chodzi wokół. Czy będzie znowu próbował ładować superkika? Czy Maślana może się udać? Widzi, czy uda się zrobić drugiego rewersala z rzędu? Tak, udaje się Maślana z pięknym rewersalem. I nie udaje się już drugi raz strzelić Maślany z superkika. Myślałem, żeby ci... Kolejny rewersal. Co tu się dzieje? Co tu się będzie działo? Jeden. Nie, tylko jeden. Ależ to była Archie fantastyczna. Archie sprytnie ucieka z ringu, tak, to dobry wymiana ciosów, tak jest. I tutaj widzimy Maślana po raz kolejny. Sprowadzenie do parteru. Czy to wystarczy? Jeden. Nie, wybija się tam Archie. Jeden. A tutaj już na liczniku mamy 7 minut do końca tego starcia. No właśnie, więc no gdzieś zaczną się coraz bardziej ryzykowne ciosy, ryzykowne ruchy. Oj, tu wchodzi kolejny locking. Aj, tutaj była próba, nie udało się. Tym razem Archie wykorzystuje moc, masę całego swojego ciała, chociaż Maślana z niesamowitym rewersalem, ależ Archie uderzył twarzą tam o nasze deski ringowe. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy cały czas, że jednak to starcie jest bardzo wyrównane. Cały czas tutaj mamy takie wymiany ciosów, czy tutaj Archie... Czy to nie? Ale zobacz, Archie nie próbuje przypinki, jeszcze myśli, że gdzieś tam ma możliwość, żeby jeszcze bardziej osłabić Maślaną. No Maślana to wykorzystuje, jest jeden, nie tylko jeden. A tu 6 minut do końca, 2/3 czasu już prawie za nami, a nadal 0-0. Dokładnie tak, tutaj widzimy Maślana teraz atakuje tym kopnięciem po raz kolejny i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. O, tak jakby, no, oj, dobra, znowu taka sytuacja miała być. No i zobaczymy, Archie tutaj wyłapał ramię ze strony Maślany, no i widzimy, to jest 5.40 na liczniku. Oj, nie trafia. No i dalej, Maślana próbuje teraz, jest jeden, jest dwa. Oj, nie wyszła ta sztuczka, Archie, no, ładne podcięcie. Ładne, tam Maślana gdzieś dostała dodatkowej energii, będzie próba. Jest przypinka, sędzia już na deskach, jeden, dwa, nie wybija się Archie, pięć minut do końca. No co tu się dzieje? Zostało coraz mniej czasu, a dalej mamy wynik 0-0. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy... Pamiętajmy, że w przypadku, gdy byłby remis, to mimo wszystko, no oj, tutaj zwin. Pamiętajmy, że w przypadku remisu, no niestety, to pas zostaje u mistrza, więc
2 i 3. Jest, jest. 1-0. 1-0 dla Maślanej. Maślana prowadzi teraz. Archie walczy nie o wygraną, a o remis w tej sytuacji. Mniej niż 5 minut do końca. Dokładnie tak, 5 minut do końca. No i widzimy, Archie próbuje po raz kolejny tej samej sztuki. Ależ tutaj wszedł pile driver. To naprawdę Archie weszło teraz. Superkika i to może w tym momencie do się udać. Trzech razy sztuka. Jest! Trafione! Leży, ale Archie nie trafia! Archie, teraz jest sytuacja. 4 minuty do końca. 1, 2, 3, 1, 1! Jest 1-1, no i jakby nie patrzeć, 4 minuty do końca. No i ten remis jednak daje Archiemu dalej walkę o, mimo wszystko, o mistrzostwo. No i widzimy cały czas Maślana teraz wykorzystuje te ataki na Udo Archiego. No i zobaczymy, co będzie dalej się działo. Archie podnosi Maślanę. Tutaj będzie zrzut taki na trzecią linę. Tak. I Archie wchodzi na top rope. Mniej niż 4 minuty do końca. Archie! Bardzo celnie, bardzo trafnie Maślana leży znokautowana, ale Archie nie próbuje przypinki. Poszedł kolejny super kick. Bardzo szybki taki. Archie troszeczkę się przewrócił po tym super kicku. No i jest próba. Jest 1, jest 2 i jest 3. 2-1 dla Archiego. 3 minuty do końca. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, Archie cały czas kontroluje całą sytuację. Mamy 3 minuty do końca, ale Maślana zrzuca Archiego. No i zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Nie takiej historii już widzieliśmy w starciach Iron Man. No i zobaczymy, co będzie tutaj dalej próbowała. Cały czas okopuje te nogi. Tak jakby tutaj próbowała, oj, jak upadł. No i zobaczymy szybkie przypięcie. Tak, takie przypięcia czasami kończyły się, no niestety, nie tym razem. Mniej niż 3 minuty. Mniej niż 3 minuty, no i zobaczymy tutaj, niestety już każdy ruch się może liczyć. Zobaczymy, co tutaj Maślana dalej będzie próbowała. Na razie ależ tam cios z łokcia mocno i teraz kolejny atak w nogę. No musi osłabiać nogi Archiego, to jest dobra strategia. Maślana wspina się na trzecią linę, zobaczymy, co będzie dalej się działo. Czy tutaj wyląduje? Nie rezygnuje jednak z tego ciosu. Rezygnuje z pomysłu. I spróbuje coś zupełnie innego. Zobaczymy, co to będzie. Prawie tam sędzia się nadział na to wszystko. No i teraz, czy to jest ta sytuacja? Nie, nie próbuje jeszcze przypinki. Nie, jeszcze dwie nie, minuty jeszcze do końca. Maślana, co ty kombinujesz? I teraz odsuwa się troszeczkę i rozpędza się. Jest! Rzut! A to mogło pomóc tak jak ostatnio. Zobaczymy, czy to się uda. Czy to się uda? Jeden, dwa... Trzy! Jest! Dwa! Na dwie minuty do końca walki. I tutaj widzimy teraz Maślana cały czas próbuje przejąć tą kontrolę, no i widzimy Archie tutaj rewersalem. No i zobaczymy, co będzie dalej się działo, czy tutaj będzie jakaś sytuacja dodatkowa. Archie z atakiem na kręgosłup i na kark. No i zobaczymy, na razie tutaj cały czas mamy 2-2, no i półtorej minuty do końca. No i robi się coraz ciekawiej, na razie Archie zrzuca tutaj Maślany na kolano i będzie się wspinał na top rope. No i zobaczymy, czy uda mu się. Oj, tak, tak dziwnie wylądował. Ale nie trafił. Wiem, czy wylądował, ale tak, chyba trafił, bo Maślana się nie podnosi, więc gdyby tam był rewersal, to by zdecydowanie, myślę, że szybciej się podniosła. Minuta 10 na naszym zegarze, więc tutaj trzeba naprawdę bardzo szybko działać. Teraz Archie próbuje poddać Maślanę. To nie wyszło, Maślana zdecydowanie więcej energii. No i teraz, Archie, minuta do końca. Czwarty super kick ładowany. Jeden trafiony dzisiaj. I trafiony. I to może być koniec. Archie teraz jeszcze musi dobiec. Tak jest. I jest jeden. Jest dwa. I Maślana się wybija. Jest kick out. Jest cały czas 2-2 i 45 sekund do końca. Tutaj jakim cudem się może wydarzyć. Maślana wyturluje się tutaj z ringu. No i zobaczymy, czy to jakoś... Archie tutaj. Ale jakim cudem Maślana podbiła się... Czy Maślana będzie próbowała zrobić... nie wiem, na razie próbuje go atakować tutaj poza ringiem. Sędzia liczy 3, pamiętajmy, że ostatnio w jednym ze starty, było chyba starcie z Kiko tak naprawdę, no to trochę zagrało na niekorzyść. Mamy tylko 10 sekund do końca. 10 sekund, czy ktoś zdąży wbiec na ring, czy zdążą się pokonać jakimiś ciosami? Jest już 5 u sędziego, mamy 4 sekundy do końca. Maślana wrzucona na ring, jest 0, remis! Jest remis, czyli jakby nie patrzeć, pas zostaje w rękach Archiego.
No i teraz pytanie, jak to, no pas zostaje u mistrza, ale czy to jest liczone jako wygrana walka? No właśnie, tutaj zarząd będzie miał coś do rozstrzygnięcia, no bo teoretycznie nikt nie spodziewał się, że może być remis. No właśnie. Ale tak według zasad, jeżeli mamy remis, jeżeli na przykład by, załóżmy, ktoś został odliczony, to teraz to jest dalej wygrana, wiesz, no trochę na zasadzie, wiesz, dyskwalifikacji, no nic, zarząd będzie miał co przemyśleć w tej sytuacji. No zobaczymy, jaką decyzję podejmie zarząd po tym zaskakującym finiszu tej walki. Zobaczymy, no... Dzieje się dzisiaj naprawdę dużo, a mamy przed sobą jeszcze main event, a nasz main event dzisiaj to jest Musiel kontra Unknown o pas Interkontigatki. Dokładnie tak, tutaj jakby nie patrzeć, w ostatnim czasie kolejka do walki z Unknownem się wydłuża, no i Musiel też w tej kolejce stanął, no i zobaczymy właśnie w main evencie dzisiejszej gali. No miała być piękna rocznica, no niestety mamy troszeczkę taką awaryjną rocznicę. Też by można było tak powiedzieć, ale mimo wszystko, tak jak powiedział Psaweł na samym początku, świętujmy, cieszmy się, nie dajmy się pokonać, nie zwracajmy uwagi na to, że nasza arena jest trochę podniszczona. Świętujmy, bo przed nami main event, przed nami Musiel kontra Unknown. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, Musiel powoli wchodzi do ringu Psaw Wrestling, no i zobaczymy, co będzie się dalej działo. No tutaj widzimy, tak cały czas tutaj słyszę jeszcze w tle, że tutaj takie rozmowy na backstage'u trwają odnośnie tej ostatniej walki, no i zobaczymy, co tutaj w najbliższym czasie będzie się działo. Na razie no cieszmy się tym, że mamy main event, który no może tutaj zaskoczyć wielu. No zobaczymy, Musiel, którego częściej widujemy w walkach tagowych z Nadią, miał, ciężko to nazwać, starciami z Atkiem, a dzisiaj staje przed niesamowitą szansą zdobycia pasa Interkontigatki. To by było coś niesamowitego, gdyby ten wieczór pierwszorocznicowy skończył się z nowym mistrzem, ale żeby to zrobić, trzeba pokonać tego zamaskowanego jegomościa, człowieka, którego dzisiaj widzieliśmy, jak no, gdzieś na backstage'u ścierał się z Cinkiem. Pytanie, czy gdzieś są jakieś u niego kontuzje związane z tym starciem. Kiedy w ogóle to starcie się odbyło? No ale widzimy, już Unknown jest na ringu. Właśnie sobie zauważyłem, że tutaj pan Mietek mi mikrofon wyłączył w ogóle. Panie no to, Mietku. To bardzo interesujące. No to jeżeli nie zwracałeś uwagi na to, co się działo na ringu, to właśnie zawitał nam Unknown z pasem Interkontigatki i dziś będzie próbował bronić go przed Musielem. Kolejne starcie Unknowna, no nie szczędzi w tych starciach. Unknown pokazuje, że chce walczyć. Ustawiła się kolejka po ten pas Interkontigatki, co mnie osobiście bardzo cieszy. Pas bardzo mocno zyskał na wartości, no i widzimy go zdecydowanie częściej niż widzieliśmy przez pierwszą połowę sezonu. Dokładnie tak, ale mimo wszystko te starcia wszystkie, no były tutaj z różnym szczęściem. Tutaj widzieliśmy w pierwszej obronie, no ta walka z Gordonem, która skończyła się kontuzją Gordona w ogóle, co też było dla wielu zaskoczeniem. Tak. Z drugiej strony tutaj Triple Threat Match, który był w ostatnim tygodniu z Podrypad Racingiem, który też tutaj zaskoczył wszystkich tym, jak był intensywny ten pojedynek. No i tutaj kolejne starcie, tym razem z Musielem. No jestem ciekawy, czy tutaj Unknown jakoś uda się pokonać Musiela, czy to Musiel w tym momencie zdobędzie pas. No jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało.
No i tutaj Musiel też stoi przed jakąś szansą, bo gdyby dzisiaj zdobył pas Interconti Gatki i gdzieś dogadał się z Nadią, że zaczną iść jakoś mocniej po pasy doktagowe, no to byłaby szansa, że to Musiel stałby się pierwszym podwójnym mistrzem Sub Wrestling. Dokładnie tak, no tutaj widzimy, że tutaj tak możliwość bycia podwójnym mistrzem Psaf Wrestling jest na wiele różnych sposobów. Nawet można mieć, wiesz, pas tak teamowy, mieć pas you tried, nie? Skinner w sumie mógłby tak o tym mówić. Mógłby, zabawić, no nie? Jakby tak się nakombinował troszeczkę, to... Jakby wygrywał starcia, nie? Czy coś? Właśnie, no to jest... Jakby wygrywał odpowiednie starcia, o tak można to powiedzieć. Tak, o wysoką stawkę. No i tutaj widzimy, sędzina podnosi pas Interconti Gatki, no i zobaczymy, co będzie się działo, main event przed nami. I zobaczymy, jak Unknown poradzi sobie w tej walce, jak Musiel się przygotował do tej walki. Oj, tutaj kolano tutaj miało lądować. Oj, proszę, Musiel! Z zaskoczeniem na sam początek pierwszy atak należy do Musiela i od razu drugi atak. Co za petardowe wręcz kopnięcie w wykonaniu Musiela. Dokładnie tak, tutaj widzimy kolejny atak, no ale niestety nieudany, no i Unknown chyba tak trochę podirytowany tą sytuacją. Na razie widzimy Musiel, tutaj kolejne ataki na twarz. Oj, zobaczymy, co tu się będzie działo. Irish Whip i mamy, oj, tu mocno w tego turnbuckla uderzył. Czy Musiel będzie skakał, czy będzie musiał czekać? Czy zrezygnuje? Nie, leci, proszę bardzo, leci. Zazwyczaj zawodnicy gdzieś tam rezygnują. Jeszcze jeden lot. Jeszcze, proszę. Ale latają dzisiaj zawodnicy psa w wrestling w tych nietypowych warunkach pożogowych. No i tutaj widzimy, no na razie Musiel tutaj cały czas kontroluje sytuację poza ringiem. Mamy liczone już dwa, no i zobaczymy, co się tutaj będzie działo. No Unknown w tarapatach. No Musiel tutaj musi kombinować, bo jeśli by doszło do 10, no to pas zostałby przy Unknownie, bo dyskwalifikacja w jakikolwiek sposób by jednak sprawiła, że to Unknown by był dalszym właścicielem pasa, więc tutaj Musiel musi uważać, bo sędzia już powoli dolicza do 6. Dokładnie tak, no i tu widzimy po raz kolejny mimo wszystko jednak próbuje jakoś tymi atakami przelotowymi tutaj wziąć uwagę, mamy 7, no i Unknown tutaj widzimy wraca do ringu przy 8, no i zobaczymy, co dalej będzie się działo w tym startu. Ależ tam knockout poszedł, oj proszę, nie widziałem jeszcze Musiela w takim wydaniu, tak agresywnym, tak atakującym, w taki lotny sposób wykorzystuje naprawdę tutaj przestrzeń powietrzną nad ringiem na swoją korzyść. Dokładnie tak, ale tutaj widzimy próba przypięcia przez Unknown, mamy 2. No i tutaj robi się coraz ciekawiej, widzimy, że Unknown taki podirytowany tym, co się tutaj wydarzyło. No i zobaczymy na razie tutaj Musiel, oj, łapuje to ramię. No i zobaczymy tutaj po raz kolejny raz, tak. Tutaj takim. Unknown jeszcze się nie nauczył tego dziwnego ataku, bo to mogło bicycle być... Tak, tak jest. Bicycle kick, tak, tutaj bardzo mocno zaatakował. Ja mam wrażenie, że Unknown jest trochę zaskoczony tym, jaki ma styl Musiel. On może nie pasować zbytnio do tego, z kim mierzył się do tej pory, bo to jednak były osoby, które były dość, no można powiedzieć, ciężkie w ringu. Natomiast mimo wszystko tak. Musiel jest bardzo... Proszę, Musiel! Co on dzisiaj wyrabia na tym ringu? Nie widziałem Musiela jeszcze w tak fantastycznej formie. No, motywacja jest ogromna. Możliwość walki o pas. Tutaj widzimy, ależ tu powstrzymał potężnie ten łokieć Unknown. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Widzimy tutaj suplex w wykonaniu Unknowna. No i tak jakby tutaj trochę Musiel zszokowany. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. No nie wiem, czy działo. Dzisiaj bardziej zszokowany nie jest Unknown tą wolą walki, tym stylem, tymi ciosami latającymi Musiela. No na pewno oj, to tak, jest... Też mam takie wrażenie i widać, że te ciosy teraz w tym momencie są bardzo mocno takie siłowe, bym powiedział, ze strony Unknowna. Tak jakby był bardzo mocno podirytowany tym, co się tutaj dzieje. No i widzimy na razie Musiel tutaj leży. Czy to będzie... O, już tutaj taka próba poddania tutaj. Dźwignie ją na nogę. Bardzo to jest dziwna. Bardzo nietypowe figure four. Tak, taki odwrotny figure four. Jakimś cudem wyzwolił się z tego Musiel, chociaż tak troszeczkę zachwiał się na nogach. Ja się nie dziwię. Teraz proszę zobacz, jak on podniósł sobie Unknowna i zrzuca go na twarz.
Dokładnie tak. No i tutaj widzimy, że z każdym kolejnym atakiem no Musiel nabiera coraz większej pewności siebie. Tutaj atakuje jeszcze plecy Unknowna. Oj, to nie jest łatwa obrona dla niego tak naprawdę. Może Unknown spodziewał się dzisiaj łatwiejszej obrony. Może myślał, że skoro to nie jest zawodnik jego klasy wagowej, to będzie mu zdecydowanie łatwiej. Jest Rowbake, no tam zdecydowanym chwytem łapie się Liny Musiel i nasza sędzina przerywa to liczenie. Nawet nie był za bardzo zirytowany Unknown, tak jakby zdawał sobie sprawę, że jednak musi wykrzesać z siebie zdecydowanie więcej energii niż planował. Tutaj pojedynek znowu przenosi się poza ring, no i zobaczymy, co się dalej będzie działo. Na razie widzimy, Musiel cały czas kontynuuje tą ofensywę. No, tak jakby próbował ściąć drzewo. No i zobaczymy, tutaj po raz kolejny bicycle kill bez żadnych wątpliwości. No, lata nam tutaj Musiel, to wysoko. Zobacz, ani na chwilę się nie zatrzymuje. Są zawodnicy, którzy wykorzystują takie momenty, żeby chwilę odpocząć, gdzieś tam wykonać jakiś taunt do publiczności, ale Musiel nie. Musiel cały czas atakuje. Skąd on ma tyle energii, skąd ma tyle staminy, żeby wytrzymać te ciągłe ataki? Przecież to też trzeba być w niesamowitej kondycji, żeby mieć tą krzepę, żeby cały czas wykonywać salta, przewroty. A on nawet tutaj podnosi Unknowna i udaje mu się nim rzucać. Dokładnie tak, no i tutaj widzimy, próbuje Unknown cały czas jednak przejmować tą kontrolę w tym starciu. Oj, tutaj widzimy, po raz kolejny atakuje głowę. No i zobaczymy, co on tu jeszcze wymyśli. Widzimy, no proszę, na top rope. Unknown na top rope'ie! Rzadki widok, poleciał trafia, z elbow dropiem, ale tam... trafia tym elbow dropem. Przygotowany Musiel, mam wrażenie, że Musiel odrobił dzisiaj zadanie domowe i oglądał każde możliwe wystąpienie Unknowna, czy to na zapleczu, czy to w ringu, bo jest, mam wrażenie, przygotowany na każdy jego atak. Dokładnie tak, no ale tu widzimy, czy Musiel trafił. Rany boskie! Zakręcił się. Ileż tam było obrotów! 1-2, ależ tam myślałem przez chwilę, że będziemy mieć nowego mistrza, ale no, jakimś cudem wstaje teraz mocny kop prosto w głowę Musiela. Teraz Musiel wstaje. Jest rewersal. Jest rewersal w wykonaniu Musiela i widzimy kolejny atak tutaj kolanem chyba. No i teraz druga szansa, 1-2, nie, wybija się znowu Unknown. Musiel nie wierzy, po tylu atakach, po tylu minutach ciągłych ciosów, ciągłych ataków. Tutaj Musiel wchodzi na top rope, czy będzie? Co to było? Jezus Maria. Jak on tak w połowie lotu jest w stanie się obrócić, to ja nie wiem. Może tam ma jakieś silniczki zamontowane, bo to jest wręcz nieprawdopodobne. Tutaj widzimy Unknown naprawdę tutaj w bardzo dużych tarapatach. No i widzimy, czy to będzie People Elbow. Nie! Nie wiem, co to było, ale jest próba. 1-2. No znowu się Unknown wybija. Jezus Maria, co tu się dzieje? Naprawdę można powiedzieć, że to. Ależ tam się nadział na super kika! To jest bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby Unknown się tutaj wycofał, ale widzimy, Musiel chyba będzie próbował lecieć. Musiel. Czy nie? Będzie tak, próbował? Musiel, piękny lot, ależ się tam uchylił. Nie trafia. Unknown miał bardzo dużo szczęścia. No i widzimy tutaj, Unknown wraca z Musielem do ringu i zobaczymy, co on tu jeszcze planuje. Unknown troszeczkę zbiera teraz sobie myśli i no zastanawia się, co tutaj może zrobić, bo nie spodziewał się takiej szarży od Musiela, który natychmiast go bierze w obrozy, chociaż teraz udało się zrewersalować. Dokładnie tak, no i zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. Tutaj clothesline w wykonaniu Unknowna. No i widzimy, że no tutaj tak jakby coś tu się jeszcze miało wydarzyć. Na razie widzimy, oj, tutaj chyba Musiel trochę siły nie ma, mam wrażenie, żeby się podnieść po tych atakach na plecy. I czy będzie próbował wyjść z ringu? Tak. Tak. Sprytnie, chociaż teraz Unknown. Myślałem, że to będzie tam w stronę publiczności. Jest na to propie. Ależ tam poleciał z dwóch pięści, ależ to musiało boleć. No to może się skończyć jakąś bardzo poważną kontuzją głowy Musiela, bo tam z dwóch pięści Unknown skoczył i trafił Musiela prosto w głowę.
taki Axtrick w wykonaniu Unknowna tutaj próbuje. To jest bardzo ciekawa technika, żeby właśnie osłabić nogi Musiela, żeby ten nie mógł wykonywać takich spektakularnych ataków, bo to jest, to może w tym szaleństwie jest metoda, żeby go jakoś tutaj osłabić. Zobacz, po raz kolejny takie właśnie bardzo nietypowe dźwignie na nogi. No, to może być też dobra technika, aby właśnie, no, troszeczkę no, obniżyć loty Musiela tak, w tym ringu. Zaczął zdecydowanie bardziej strategicznie do tej walki podchodzić Unknown. Długa walka. Teraz Sędzina, proszę, przeskakuje sobie przez Musiela, żeby zejść z ewentualnej trajektorii ciosowej. Ale Unknown przygotowuje się chyba do wymierzenia ostatecznego ciosu. Chyba tak, chyba tak będzie. Nie, patrz! Ale nie, będzie rewersal. Rewersal, nie ma pedigree w wykonaniu. Ależ Musiel się dzisiaj fantastycznie przygotował do tego. I teraz to po prostu Musiel atakuje nogę Unknowna. Co tu się dzieje dzisiaj? Dosłownie szaleństwo. No proszę bardzo, taki cichy, taki spokojny Musiel, który gdzieś tam występował w tag teamie z Nadią, a dzisiaj pokazuje, że wyszło z niego zwierzę. Tutaj widzimy Unknown po raz kolejny próbuje dalej osłabiać te plecy. Wcześniej osłabiał nogi i tu widzimy rewersal w wykonaniu Musiela. Co ten jeszcze tutaj będzie chciał wymyślić? Zobaczymy, no cały czas ścina to drzewo. Zobaczymy, czy wreszcie mu się uda go powalić. No zobaczymy na razie. Ładny przewrót. Co ten Musiel? Co ten Musiel? Ja nie wierzę w to, co widzę na ekranie. Musiel! Dzikie szaleństwo! Publiczność oszalała, jest szansa, nowy mistrz przed nami, 1-2, nie, Unknown się wybija. To jeszcze nie to, ale jest bardzo duża szansa, kolano prosto w twarz Unknowna, Unknown ratuje się wychodząc poza liny. Czy to będzie to? Ależ poszedł tam Spear, jeszcze się odbił od publiczności, od tej barierki, która chroni publiczność przed atakami zawodników. I zobacz, natychmiast wrzuca Unknowna na ring. No ani chwili wytchnienia. Skąd on bierze tą energię? Skąd oni biorą tę energię tutaj? No mimo wszystko Unknown przyjmuje tutaj całą masę ciosów. Widzimy, Musiel próbuje po raz kolejny bajsakoni. Oj. No, wyskakuje i tutaj będzie to prąd, no, będzie odważnie. Lot, czy nie za nie, bardzo? Dobrze. Nie, jednak nie. Ale Musiel dzisiaj walczy, no po prostu, jakby go oświeciło. Może gdzieś tam te starcia z oświeconym Atkiem sprawiły, że się obudził, bo w takiej formie go jeszcze nie widziałem. Teraz jeszcze rewersal w wykonaniu Musiela, który czekał, aż Unknown się tam na niego rozpędzi. Oj, tutaj widzimy unik wykonania Unknowna i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Bierze go tutaj na ramiona. Czy tutaj będzie coś jeszcze próbował? Zrzut na top rope. No i zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze... Aja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 j
prostu wchodzi takim raw power, próbuje się przebić przez gardę Musiela. Ależ zirytowany, nie wiem czy kiedy ostatni raz widziałem Unknowna tak zirytowanego, on ostatnio ma, no można by to nazwać problemy w federacji z różnymi zawodnikami, ależ poszedł clothesline. Złamało Musiela, o matko. Złamało Musiela w pół, 1, 2 i 3, pozamiatane. Ależ widać, że Anon jest totalnie zmęczony po tym starciu. Chyba nie tego oczekiwał. No nie spodziewał się, że Musiel stawi taki opór. No, jakby nie patrzeć, Musiel tutaj pokazał się z fenomenalnej strony, ale jednak o ten atak. No to była chyba jedna z najcięższych walk Anona, które stoczył w Federacji Psa w Wrestling. I taka niespodziewana. Nie, chyba nie sądził, że Musiel dzisiaj pojawi się z tak szalonymi atakami i z taką energią. A skoro mówimy o energii, to proszę Państwa, premierowo pokazujemy nasz nowy plakat, dwustronny plakat, który już teraz można zamawiać na naszym Discordzie. Jeżeli jesteście na naszym Discordzie, widzieliście tą informację z lekkim wyprzedzeniem. Plakat z jednej strony przygotowany przez Roziaka i tutaj ma informację przez człowieka, którego ksywka zaczyna się na literę C, ale nie mamy uprawnienia, żeby o nim mówić. A z drugiej strony rocznicowy plakat przygotowany przez mistrza Kikoshime, przez naszego niesamowicie utalentowanego rysownika
I tutaj no wszyscy zawodnicy, którzy pojawili się przez ostatni rok w PSAW Wrestling, są na tym plakacie, także zapraszamy, edycja i nakład bardzo limitowany, więc zapraszamy na naszego Discorda, tam można składać zaproszenia też, jeżeli chcecie kogoś bliżej poznać, ale można składać zamówienia. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to w tym momencie zerknijcie sobie do opisu pod filmem, bo tam też znajduje się bieżący adres do naszego Discorda, a my dziękujemy za tą tygodniówkę, która zaczęła się naprawdę tak dosyć smętnie, bym powiedział, no ale co za finish. Ale był ogień. Był naprawdę ogień. Dziękujemy za pierwszy rok PSAW Wrestling. Dziękuję tobie, Mike, dziękuję całej publiczności, wszystkim tym, którzy tydzień w tydzień pojawiają się na nagraniach na żywo, pojawiają się na arenie, tym, którzy później nadrabiają to na YouTubie i też zostawiają jakieś komentarze, łapki w górę, to na pewno cieszy i Psawła, i zarząd, i wszystkie ekipy techniczne, które pracują ciężko na zapleczu. To była kolejna tygodniówka, jesteśmy dwa tygodnie przed dużą galą Fight for Snaczki 2. Zaprezentowaliśmy dzisiaj nowisieńki, dwustronny plakat, a my żegnamy się na tą, tym razem z tą tygodniówką i zapraszamy oczywiście za tydzień, w środę o 18:00. Nara.